Poczekajcie sekundę. Kochani moi najdrożsi widzowie, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie. Właśnie przystąpię w tej chwili do ostatniego namaszczenia przed śmiercią. Proszę wszystkich subów, aha, właściwie to chciałem jeszcze powitać na samym początku live'a nowego subskrybenta, który zasubskrybował mnie poza live'em. Deltian89, bardzo ci dziękuję za subskrypcję. Nie wiem, czy jesteś już w tej chwili na czacie, ale być może. Kochani widzowie, suby, zwłaszcza do was prośba, macie od dzisiaj na czacie specjalną ikonkę, pokażę wam ją. Macie tą ikonkę, kochani, tą właśnie ikonkę, emot ikonkę. I proszę was w tej chwili, kto jest subskrybentem, by zasubskrybował, by nie zasubskrybował, tylko by rzucił na czat olejkiem ostatniego namaszczenia, czyli tą właśnie oto ikonką. Kto jest subem, ten może tego używać. Krzysztof 1966, dziękuję ci za ostatnie namaszczenie przed śmiercią. Kto może, kto jest subskrybentem, niech rzuca. So Funky, dziękuję ci bardzo za ostatnie namaszczenie przed śmiercią. Kochani, ja nie pajacuję. Ja kuźwa nie pajacuję. Dzisiejszy dzień jest pod znakiem Outlasta. Cały mój dzień, nie tylko ten live, tylko cały mój dzień stresuję się, że będę musiał w to zagrać. Włączyłem grę tylko na chwilę. Ja jej nie oglądałem na YouTubie, nigdzie nie znam tej gry totalnie. Pamiętam tylko z tej gry jakąś jedną scenę, w której są nagie penisy. I tylko tyle z tego pamiętam. Po prostu z hype'u, który wytworzyła firma dookoła tej gry. Nic więcej nie widziałem. Jestem totalnie świeży, jeśli chodzi o ten materiał. Ostatnie namaszczenie mojej brody przed rozpoczęciem wojny, kochani. Proszę mnie namaszczać. Dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj zdarzy się coś strasznego dla mnie, bo jako człowiek z bardziej rozbudowaną wyobraźnią, jako aktor, wczuwam się w gry horrorowe do takiego stopnia, że później boję się położyć spać. Zachowuję się jak dziecko. Mam 28 lat, a po grze horrorowej jestem tak zestresowany i nie wiem, czy nie dostanę zawału na tym live'ie w ogóle, więc będziecie ewentualnie widzieć śmierć pierwszy raz youtubera na żywo. To, co dzisiaj się wydarzy, być może będzie ostatnim moją próbą zagrania w jakiekolwiek gry horrorowe. To będzie tak straszny dla mnie stres, że nie wiem, czy ja to przeżyję. W każdym razie chciałbym, żebyście towarzyszyli dzisiaj ze mną, towarzyszyli mi dzisiaj na tym live'ie, pomagali mi przeżyć to spotkanie z Outlastem, wspierali mnie do samego końca. Nie wiem, nie musicie tego słuchać na słuchawkach. Nie musicie, tak jak ja, słuchać tego na studyjnych słuchawkach. Specjalnie dam tutaj grę głośno, żeby wszystkie jumpscary i wszystkie straszne rzeczy, które zdarzą się w tej grze, mocno mnie atakowały i żebym dostawał tego zawału, żebyście się dobrze bawili. Ale dla mnie to jest ogromne poświęcenie. Generalnie nagrywam już ten materiał, ponieważ chcę, żeby ten materiał trafił na YouTube'a, więc będziecie też na YouTubie. Moi drodzy, moi drodzy, dzisiaj też na czacie ma być chyba Kajko przez chwilę, bo sam ciekawy jest, co się stanie ze mną, gdy będę grał w Outlasta. Prosiłbym was o wspieranie mojego kanału followami, subskrypcjami i donacjami w trakcie, jak ja się będę tutaj stresował. I co, no nie będę już zwlekał, bo już jest 3 po. Przystąpmy do gry. Jeszcze tylko sobie butelkę oskrobię z reklamy. Bo wiecie, jak robicie reklamę, to muszą wam zapłacić najpierw. Nie sprzedawajcie się za darmo. Złota zasada youtubera, nie sprzedawaj się za klawiaturę. Ostatnie namaszczenie, kochani. Ostatnie namaszczenie. Macie ten olejek jako ikonkę w tej chwili, możecie wysyłać. Dobrze, będę spoglądał na czat i mam nadzieję, że ja to przeżyję. Dobrze mnie widzicie? Okej, jest dobrze. Moi drodzy, zatem zacznijmy.
Nowa gra. Nie, poczekajcie, nie chcę, ja nie chcę koszmarnego, ja nie chcę, który poziom jest najlepszy? Koszmarny jest okej? Dobra, koszmarny, jolo. Dobra. Powiększamy grę. Podgłosimy ją troszkę. Ja nie będę bardzo, ja będę słyszał się, w ogóle to może ja bym to jednak zrobił jakoś tak, żebym się, bo te słuchawki, to są słuchawki, że ja nie słyszę, to są słuchawki studyjne, ja nie słyszę, co się dzieje na zewnątrz. Chwilę, dajcie mi jeszcze chwilę, pójdę po takie słuchawki, żeby mieć odsłuch, bo ja zwariuję. Okej, już jestem. Włączę tylko, załączę tylko odsłuch, czyli włożę sobie taką małą kijankę. Raz, dwa, żeby się słyszeć, co mówię. Raz, dwa. O, i to będzie świetne. Teraz słyszę swój głos i śmiało mogę założyć te studyjne słuchawki, w których mózg mi pęknie, podejrzewam, od stresu. Ale no, niech tak będzie. Oh my god. Dobra, pozdrawiam wszystkich, którzy przyszli na live'a. Troszeczkę podgłosimy tą grę. I zacznijmy. Nienawidzę gier horrorowych. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną, że... Cieszę się, że jest was tylu. I będę miał cały czas świadomość przez całą rozgrywkę, że jesteście ze mną i że to są tylko gry, że nie ma się czym stresować, będę sobie to wmawiał i powtarzał non-stop. Ten materiał się nagrywa, więc będzie na YouTubie w wersji lekko zmontowanej. Nie! Co ja robię? Ja pierdzie. Nie znasz mnie. Nie będę wijał w bawełnę. Mogą mnie śledzić. Przez 2 tygodnie pracowałem przy instalacji oprogramowania w ośrodku badawczym Murkow. Dobra. Chodzi tutaj mniej więcej o to, że ktoś pracował nad jakimiś posranymi rzeczami, które miały miejsce w tym strasznym zamczysku, do którego ja zaraz kuźwa pójdę! Czemu ja w to gram? Nigdy w życiu nie grałem żadnego horrora, w Silent Hilla próbowałem grać. I teraz tak. Okej. Nie, pierdziele. Kochani, jeżeli zrezygnuję z Outlasta, nie miejcie mi to za złe. Jeśli wyłączę tą grę po pół godziny, ja nie wiem ile wytrzymam. W ogóle powinienem włączyć jakiś stoper. Zresztą, jolo, włączamy stoper. Zadania. Okej. Włączam stoper i zobaczę, ile dziś wytrzymam z Outlastem. Kochani, jeśli wytrzymam godzinę z Outlastem, jeśli dotrwam godzinę z Outlastem, czyli w sumie niepotrzebny nam jest do tego stoper, jeśli... Albo dobra. Ja potrzebuję od was jakiegoś wsparcia, jakichś followy. Dzisiaj jest misja 200 followów. Macie w ogóle dzisiaj zadania. 200 followów i 2 subskrypcje. Codziennie te zadania wykonujecie, więc mam nadzieję, że dzisiaj też się uda. Ja jeszcze wrzucę na Instagram zdjęcie, że zacząłem tego live'a strasznego. Z czatem zrobię zdjęcie. Czekajcie. Poczekajcie. A, super, to nie jest... Nie ta kamera. O, to będzie ta kamera. Dobra. Tam jest czat. Okej, lecicie na Instagram mój. Outlast. Dobra. Także od razu z miejsca dziękuję za wszystkie donaty, które będą się pojawiać. Oczywiście będę czytał donaty i będę starał się
Cały czas być na bieżąco, okej. Tym się włącza kamerę nocną. Tutaj nic nas nie czeka. O, dobre gry poznaje się po tym, że widzimy swoje nogi. W grach właśnie tego typu, znaczy nie wiem czy horrorach, ale w grach takich, gdzie się chodzi, w grach FPP tak zwanych, FPS-ach, poznajemy grę dobrą po tym, że widać swoje nogi. Dobra. Okej, fajne detale, wszystko jest świetnie. Aby szybko otworzyć drzwi, naciśnij lewy przycisk myszki. Aby powoli otworzyć drzwi, co? Zamknijcie się. Nie. Ja pierdolę. Aha, nie mogę ani jednego przekleństwa zrobić. To jest... Fuck! Widzicie tam? Widzieliście to tam? Okej. Okay. Wiadomo, że w tym zamku ktoś będzie. No przecież to jest horror i nie może być tak, że w tym zamku nic nie będzie. Wiem, że wchodzi się tędy, bo ten początek sobie grałem. Okej. Okay. Ja pierdzielę, ja nie mogę w to grać. Ludzie, jeśli ja wytrzymam w to w pół godziny, to nie wiem, musicie mi zrobić jakiś prezent. Nie wiem, co musicie zrobić, ale nie wiem, zalejcie mnie tutaj wszystkim, czym możecie mnie zalać. Subskrypcjami, followami i tak dalej. Bo ja nie będę w to, ja nie dam rady, ja po prostu... Gdy kamera jest włączona, możesz przybliżać i oddalać obraz za pomocą... O Boże, kochany, no... Dobra, to jest tylko gra, grało w nią już tylu youtuberów, wiem doskonale, że nic im się złego nie działo, więc co może mnie tutaj złego spotkać? Nic złego mnie tu nie może spotkać. Nie mogę przeklinać. Spacja by skakać. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Marysi dziś nie ma w domu. Ale powinna przyjść niebawem. Dobra. Wchodzimy tam. I dotąd znam grę. Dotąd znam grę. Więcej jej nie znałem. No super jest ta kamera! Świetna jest ta kamera! Świetna! Naprawdę jest... Kamera tyle daje światła! Okej. Okay. Dobra. Tego się nie da otwierać. Nie, ja już mam dosyć. Nie, ja mam dosyć. Chodźcie, pogramy w coś innego. Serio. Witam wszystkich followów. No nie wiesz. Człowieku, pokaż, że masz jaja, pokaż, że twoja... To jest tylko wyobraźnia, to jest tylko gra komputerowa. Kurde no! A? Tylko gra komputerowa, ja nie mogę się wkręcać. To jest tylko gra komputerowa. To jest tylko gra komputerowa. Nic złego mnie tu nie spotka. Kilka jumpscare'ów, na pewno przecież nikt w moim domu teraz nie mieszka. Nie, nic się nie dzieje. Troszkę się poboimy i nic się złego nie stanie. To jest po prostu zwyczajna gra komputerowa. Jak na każdą przystałą grę komputerową, jest zrobiona tak, by straszyć mnie i wywołać w moim organizmie jak najgorsze wrażenia. Okej, okay, mamy jakąś notatkę. Co to znaczy J? Ośrodek. Okej. Okay. Fuck, pacjent twierdzi. Zajebiście, świadome śnienie. Jeszcze... Ja pierdzielę! Spojrzałem teraz na czat i jest 666. Muszę zrobić temu zdjęcie, bo nie uwierzycie. 666 kuźwa jest na czacie. Ja pierdyle. Jest was 666. Jasny gwint. No ostrość się nie chce na to zrobić.
Poszła. Nie można zrobić zdjęcia temu 666. Ja pierdzielę, nie straszcie mnie, ludzie, kuźwa! Teraz już jestem posrany do cna, no! Po cholerę, żeś ty tu wchodził, człowieku, po co... Dlaczego takie gry zaczynają się z takiego czegoś, że koleś... Fuck! Fuck! Spadł jakiś taki listek, kuźwa, na mnie. Nie pierdyle, kur... Nie, błagam, nie! Nic. Nie, nie wchodź tam! Nie wchodź tam, kuźwa, człowieku, to jest krew! Tam ktoś biega. To za każdy taki przestrach... Siema, Kajko. Ja pierdolę. Nie oddychaj tak, debilu! Nie oddychaj tak! Dobra, kurwa. Adam Fade, witam cię kochany subskrybencie, Adam Fade. Wszyscy subskrybenci teraz robią olejek dla Adam Fade'a. Wszyscy olejkują Adama Fade'a. Dziękuję bardzo za suba, jesteś 62. subskrybentem, Adam Fade. Feed, albo coś takiego. Adamie. Dla was, kuźwa, poświęcam się i gram w to gówno. Chore gówno. Nigdy w życiu... W życiu sam nie włączyłbym tej posranej gry, bo zresztą miałem możliwość włączyć tą grę, ale nigdy nawet jej nie kupowałem, bo słyszałem, że to jest strasznie przesrany horror. Zamknij ryj! Co? Zabili? Kuźwa, człowieku! Fuck it. O nie, mój Boże, nie. Nie, tylko nie imię. Ręka w giblu. Cudownie. Ja pierdzielę, ludzie, ja nie wytrzymam w to dłużej niż pół godziny. Ile już minęło? 19 minut dopiero minęło! Bateria mi się wyładowuje w tym gównie. Jak się przeładowuje bateria? R? Tak. Okej, okay, mam baterię. Ja sram to w dupę. Nie, ja...
Lepiej idź okradnij. Ja naprawdę zaraz zemdleję. Jakby co to dzwońcie po karetkę, jak zemdleję. Zapierdzieliście. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Fuck. Za każdy taki mój jumpscare proszę udostępniać live'a na waszych Facebookach. Za każdy mój jumpscare wysyłajcie to na Facebooka, bo to jest zjawisko. Nikt się tak tej gry nie boi jak ja, podejrzewam. I nie, ja nie mogę w to... Ja będę przeciągał to strasznie długo, ja się boję gdziekolwiek tu iść. I to jest dla mnie... W ogóle mam dla was nowinę, jutro o godzinie... Jeśli będzie... Słuchajcie, mam dla was komunikat, póki jeszcze żyję. Jutro na live'ie o godzinie 18, jeśli będzie upał, a jeśli nie będzie upału, to o godzinie 16 uczę Bunga 21 grać w Minecrafta. Jutro pogramy sobie w spokojną grę kreatywną, gdzie się buduje i bawi klockami. I nigdy już więcej nie będę grał w ten syf, chyba że będzie wam się to bardzo podobało. Kochani, dziękuję w ogóle za to, że już jest 82 followy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zadanie to jest 200 followów i zadanie to są 2 subskrypcje. Najbardziej wspieracie mnie subskrypcjami. Finansowo najbardziej wspieracie mnie subskrypcjami, a w następnej kolejności donacją PayPal, a ostatnia jest donacja przez SMS. Można wysyłać mi donacje SMS-em. To jest taka nowość. Dziękuję bardzo wam za każde wsparcie i za każdego wysłanego SMS-a. Dziękuję wam ślicznie za to, że generalnie przyszliście. Dzień dobry subskrybenci. Subskrybenci, sprawdźcie sobie, mam dla was nową miniaturkę, nową ikonkę. Jest to... Ja pierdzielę. Nowa ikonka, jest to olejek do brody. Tutaj mamy na tym live'ie mamy taki zwyczaj, że zawsze gdy dostanę donację finansową, pieniężną, smaruję brodę olejkiem. Wiecie co? Ja chyba nie dam rady w to grać. Trzeba mu bota wyłączyć, żeby nie spamił o tym, że dzisiaj jest live o 18. Ustawiłem go po to, by spamił. Ja pieprzę, no przecież ja nie mogę w tą grę grać, dobra, tutaj będzie na pewno też coś strasznego. Tu jest coś strasznego, tak? Halo? Halo? Coś strasznego będzie. Dawaj jumpscare'a, jestem gotowy na jumpscare'a. Dawaj, dupku porąbany. Tak, tu wejdę. Tak jest, to jest normalna sprawa, że tu będzie jumpscare. To jest oczywista oczywistość. No? Come on, dawaj jumpscare, teraz! Dawaj, jestem przygotowany! Fuck, chora gro! Tu będzie jumpscare, tu jest jumpscare! Tam, tu będzie jumpscare, jest jumpscare! Mam na stówę jumpscare'a teraz! Jest koleś przy tym! Co za posrane miejsce! Jest karteczka. Jak wezmę karteczkę, to mam jumpscare'a gwarantowanego. Tak?
Tak, teraz, teraz, dawaj. Tam jest, tak? Będzie tam do odnalezienia monitoru. Do... Proszę bardzo. Jestem przekonany, że teraz. Teraz! Ha! Fuck, no i tak się wystraszyłem! Spierdzielaj, ty zły! Czym to... Czym to się... Spierdzielaj, człowieku! Spierdzielaj! Spierdzielaj stąd! Spierdzielaj, stary! Nie tu, kuźwa, właśnie! Tam! Spierdzielamy! 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 Koniec, kuźwa! Koniec! Koniec, fuck it! Fuck it, 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 fuck it. Ha, 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 Kajko, stary, spróbuj se w to pograć, nie? Ja pierdolę. To jest właśnie, kochani, takie, taka skaza na umyśle, jak człowiek ma za bardzo wybujałą wyobraźnię. W momencie, gdy człowiek ma wyobraźnię zbyt... Patrzcie na moje ręce. Gdy człowiek ma zbyt bujną wyobraźnię, to zaczyna sobie za bardzo to wszystko brać do serca i... Przestań ziać, ty durniu skończony, no. Ja się tu boję wystarczająco. Oh my god. No super. Oh my god. Ciekawe, czy w życiu prawdziwym też mają miejsce takie rzezie. Poza drugą wojną światową, podejrzewam. Druga wojna światowa to była pewnie taki horror. O Boże, drogi, nie, tylko nie to. Oh my god, co ja tu mam zrobić? Czy to może mam coś tu uruchomić? Bo ja jakąś kartę wziąłem. Nie, słuchajcie, to jest niezdrowe, chyba tak się stresowałem. Ja chyba nie powinienem w to grać, szczerze wam mówię. To jest chyba gra, która może... Mój Boże, kochany, nie. A nie. Aha. Boże, kochany. Oh my fucking god. Ale byłem... Shit. O shit. Niezdrowe to jest żarcie w maku. No. Pani w szkole mówi do Jasia, żeby przyniósł na jutro wierszyk o sobie na przedstawienie. Na drugi dzień przedstawienie się odbywa. A w końcu Jasiu wyszedł na środek i mówi: mam 3-latka, 3,5, jak się wkurwie, jedne stół. Słabe. Halo, halo. Nie taki Janka. Halo, halo, ej. No właśnie, Kajko, jak taki pewniak, to nagraj. Muszę kliknąć takie serduszko w lewym dolnym? What? Kajko, ty mnie tu nie troluj, typie. Bo to jest naprawdę chore gówno i ja tutaj, stary, dostaję zawału, nie? Ale generalnie witamy, Kajko, na naszym czacie. Cieszę się, że jesteś. No ale to jest dobrze, po co gdzieś iść? Tu jest wszystko w porządku, no. Tu jest wszystko w najlepszym porządeczku. Jakie to jest chore gówno, nie wierzę, że ktoś takie coś zrobił, yes. Ja się nie dziwię, po prostu. Niczemu się nie dziwię. Okej, on mnie tutaj... To jest winda, może ja mam jakąś kartę do windy, bo ja dostałem jakąś kartę. Jezus, to nie jest winda. To nie jest żadna winda. Kuźwa, tam nie byłem jeszcze.
Okej, mam baterię. Ja poczekam, ja tu poczekam. Ja sobie poczekam na kogoś, przepraszam. Kajko, nagraj Outlasta, to jest moje wyzwanie dla ciebie. Słuchajcie, załatwię wam, że Kajko nagra jeden odcinek z Outlasta, jak dzisiaj będzie 5 subskrybentów. Kajko, ile musi być subskrybentów na moim live, żebyś nagrał Outlasta? Powiedz mi to. Powiedz mi, czy w ogóle wchodzisz w taki deal. Jesteś gotowy na sraczkę w tej grze? Chciałbyś sobie pograć? Oh my god. Oh my god. Bateryjki, nie mam bateryjek. Ja pierdzielę. Kajko, 2 miliony subów? Nie, no stary. Dawaj, powiedz szczerze, ile mają dzisiaj wbić subów na Twitchu, żebyś zagrał w to? 2 miliony. Macie wbić 2 miliony subów, powodzenia. Zegarek kłamie w tej grze. Tam była nie kłamie. No ale dobra, gdzie my mamy iść? W tym posranym miejscu już byłem. Tutaj się nie da otworzyć, zresztą tam da się wyjść, więc nie potrzebujemy tego otwierać. Tu jest coś. Kuźwa, coś mi po nodze łazi chyba. Oh, fuck it. Ja jestem chyba jeszcze lepszy od Roka. Te klocki. Spoko gierka? Spoko film! Dlaczego nogi spędziały? Jezu, dobra już. O Boże! Nie ma co się bać. Może być tylko gorzej. Dziękuję ci bardzo serdecznie za wspieranie kanału. Dziękuję ci za donację. Dobry człowieku. Dziękuję. Oh my god. Buu! Mam was, co? No kuźwa, gdzie mam iść? Nie, ja wytrwam pół godziny i ani chwili więcej, serio, ja nie widzę się, nie widzę się w tym materiale, nie? Nie widzę się po prostu w tym, może tam trzeba przez... Nie no, tam to przecież się... Dobra, tutaj stąd wzięliśmy jakąś kartę, którą gdzieś tutaj mamy jakąś kartę, czy tu jest jakaś mapa w tej grze? Wszedłem do środka, paru facetów nieobecnym wzrokiem gapi się w... Nie wiem, cokolwiek to wydarzyło... Otępiali, wszystko zanotowaliśmy elegancko, do notatki, dokumenty, ekwipunek, karta magnetyczna do pomieszczenia ochrony. Dobra, muszę znaleźć pomieszczenie ochrony. Już jest 40 minut? Jeszcze nie jest 40, jest 18:33. Olejek, tak, olejek donacja się zawiesiła. Świetnie, że się coś zawiesiło. Bardzo się cieszę, że się coś zawiesiło. Mogę sobie teraz tutaj, mogę to sobie odwiesić za ten czas. Gdzie tu jest sub? Niechcący kliknąłem i zatestowało. Dobra. Kajko, obok windy i schodów w prawo. Dobra, już idę tam. Najpierw tylko jeszcze posmaruję brodę dla tego, kto wysłał piątkę. Dziękuję bardzo za wsparcie mojego kanału. Moja broda jest pielęgnowana dzięki twoim pieniądzom. Oh my god. Jaka srania, jaka sraka. To jest coś niebywałego. Dobra, co mnie tu będziesz teraz straszyć? Zamknij ryj. Co mi tu będziesz, kurde... Co mi tu chcesz udowodnić, co?
Obok windy w prawo. To skąd ty, Kajko, znasz tę grę? Grałeś w Outlasta? Obok windy w prawo. Tam na dole. Czy tu? Tam. O, kibelek. Halo, halo. I tu będzie jumpscare. Nie ma. Oh yeah. Halo, ho? Ho? A nie, to ja jak chodzę, to ruszam nogami. Halo. Halo, halo. Jest ktoś tutaj? Tatuś wrócił do domu. Creepy wieczorek. Creepy wieczorek. Flaczki leżą na półeczce. Czemu żeś kuźwa tak tym szarpnął, człowieku? Jak się powoli otwiera drzwi? Lewy przycisk myszki, aby zamknąć. Halo? Okej. Da się to zamknąć? Bardzo fajnie. A da się zabezpieczyć to, żeby to było... Nie. Chcę zamknąć tą kartą, chcę przejechać tu. Nie da się, tak? Gówno prawda. Źle zrobiona gra. Dzień dobry, panie ochroniarzu. Przybywam w pokoju. O. I to jest, kurde, moje miejsce. To jest właśnie to. O. Cheater. Sorry za tą głupią minę. Poszedł strać? Ja mam w tym ciemny kuźwa, nie. Ja pierdzielę. 18:38. O mój Boże. O mój Boże. W co ja się wpierdzieliłem? Ej, zaraz. Kuźwa, to jest gra, no, bez kitu, bez przesady, no. Gra jest normalna, jumpscary są, jest chill, no, nie ma też takiego bez przesady, no, to jest tylko gra i nie ma się tutaj czego bać, idę po prostu w to, nie? To jest normalna gra. To jest gra, ja mam głośno ustawione słuchawki i po prostu mam jumpscarki i się trochę stresuję, ale poza tym leżą tu różne trupy i okej, można byłoby się tego bać, ale to chyba raczej nie jest tak, wiecie. To nie jest tak, że... To jest gra, zrobił to ktoś, zaprogramował, wie kiedy tu ma wyjść jumpscare. Ja mam tu pokój, ja się nie patrzę, ja nie muszę się patrzeć. Ja mam tu pokój.
Ja sobie mogę chodzić po tym pomieszczeniu. To już wlazłem, gdzie byłem, tak? Dobra, wychodzę. O. No, ile już jest? 131 followersów. Dziękuję bardzo za tyle followów. No, nawet nie muszę tutaj używać latarki. No przecież tu jest tak widno, że to jest przecież... To jest tak widno. To jest tak widno, że przecież... Tu się niczego nie idzie tutaj. Gdybym się miał tego bać, gdyby rzeczywiście bym się tego bał, to oznaczałoby to, że jestem albo jakoś nadwrażliwy, albo moja psychika jest, no, jakąś psychiką dziecka, no, jakąś infantylność tutaj swoją bym wykazywał, a przecież ja jestem dorosłym facetem, w ryj dać mogę dać i się nie boję i się nie wstydzę i jestem odważny. No i kończy mi się bateria w tej zasranej latareczce i jak mi się skończy ta bateria, to co ja zrobię? O mój Boże, jak mi się skończy latareczka, to co ja zrobię? Gdzie są baterie w tym gunwie? Nie, pewnie mam baterię, tylko muszę przeładować. Dobra. Okej. Okay. Nie, spokojnie, to nie może tak być. Komin, Mikołaj, święty Mikołaj. Aha. Po prostu przeładowujemy taką latareczkę i w tym momencie jesteśmy już w siódmym niebie. Możemy iść. Znaczy tak, tu już byliśmy, więc... Aha, no jest ciemno wszędzie. Tu kiedyś... To było jeszcze do niedawna widno, już w tej chwili jest ciemno. Ale pamiętajmy, to jest tylko gra zaprogramowana na jumpscary. Nic więcej złego mnie tutaj nie może spotkać, poza tym, że coś wyskoczy mi na ekran, a ja się tego śmiertelnie przestraszę. O, jest troszeczkę widno, to może ja się schowam w kąt. Co ja mam teraz zrobić? Napiszcie mi. W kominie są baterie. Teraz dopiero to czytam. Gigantycznie. Uważaj, tam coś było. Na dół schodami. Kajko, kiedy odcinek? Do piwnicy. Moi drodzy, liczę na wspieranie mojego kanału. White Nick, ha, bardzo ha. Grać w Minecraft. To powinienem robić. Do tego jestem stworzony, do grania w Minecrafta. Nie jestem stworzony do grania w tą grę. Ja jestem stworzony do grania w Minecrafta. Sześć, dzięki Oliwia. No dobra. Mówicie, żebym poszedł na dół. No to idziemy na dół. Schody! Szukam schodów! Chciałbym znaleźć schody. Są, ale super. O tak! Jumpscaruj mnie! Teraz! 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 Jumpscare! Jumpscare, tralalalala. Teraz się faktycznie, kuźwa, przestaczyłem bać. W życiu bym nie wszedł w takie miejsce. Nigdy, przenigdy w swym życiu nie wlazłbym... Czy ja tam muszę wejść? Nigdy, przenigdy nie wlazłbym w takie miejsce. Nigdy, przenigdy nie wlazłbym w takie miejsce. Okej. Tu się ta muzyczka odpala szalona. Beczki, pewnie tam są dzieci. Znając życie. O, To ja! To ja! Michał z kanału Drollercaster. Chodź. Ty mnie przestraszysz? Co mnie przestraszysz? Fuck! Krystal, to ty? Nie. Dzień dobry. Popierdzieliło cię! Co za typ! Zadanie od widzów z czatu, więc... Co za typy! Wypierdzielajcie mi z czymś takim, kuźwa! Wiesz, jakie to jest straszne, człowieku? Tutaj? O, teraz jumpscare, teraz! Dźwignia! O! O tak! Woohoo!
Uruchomiłem windę! Wyładuje mi się bateryjka, a ja nowej nie mam już. Co zrobię, gdy ładuje mi się ona i nie będę miał jej już? Przyszedłem do piwnicy, by windę włączyć se. W życiu bym tu nie wszedł, no nigdy, bo po prostu bałbym się. Bawiliśmy się razem, a teraz nie. Gdzie jest ta szpara w ścianie? Przejdziemy sobie tędy, na górę pójdę żwawo. Tu jest jump, 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 jump scare. Jump, 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 jump. Kurde, no co jest? Otwierajcie się drzwi, otwierajcie się drzwi. Dobra, wiecie co? Ja wracam do tego komina. Mówiliście, że w tym kominie były baterie, więc ja do tego komina chcę. Ja chcę do tego komina. Ja chcę, kurde, tam dojść. Tu jest kibel, tu komina nie ma. Komin był tu chyba sobie gdzieś. Jest komin, ale fajnie. W kominie baterie, ale gdzie, kurde, one są? Fuck it, nie ma baterii w kominie. Ktoś mnie ściemniał, ktoś mnie ściemniał. Ktoś mnie ściemniał, ewidentnie. Ewidentnie ktoś mnie ściemniał. Ten śpiewa kraj. W krainie lodu powinna być. Fuck it. 140 followersów już, bardzo się cieszę. Na dole? W kominie na dole? No gdzie? No gdzie ty masz tu baterię? Chcesz mi dać donate'a, ale okazało się, że ci 50 groszy brakuje. Spróbuj PayPalem, albo jeśli masz tylko... masz tak mało pieniążków, to lepiej w ogóle nie próbuj. Kochani, ja mam dosyć. Do kumina zapierdulaj na dół. Chcecie mnie zabić, ludzie? Ej, tutaj rzeczywiście upływa czas w tej grze chyba, realnie. Kochani, czy ja mam w to dalej grać? Ja już jestem cały mokry i mam dosyć, szczerze powiedziawszy. Ja już mam dosyć. Wytrzymałem pół godziny. Co 12 minut? Wytrzymałem pół godziny, jest 48. A live się zaczęło o 18. Fuck it, naprawdę nie mam ochoty w to już grać. Oh Jesus, co ja wymyśliłem najmądrzejszego? Shit, co straszne ze mnie. Zamknij ryj, muzyko, tempa. Trzeba iść do piwnicy dalej, no super. Ta piwnica jest tak słodka. Się świetnie bawiłem w tej piwnicy, naprawdę. Kojarzy mi się ta piwnica tylko z prostą... Jeszcze zanosi się, że mi się wyładuje baterię.
Ja to nagrałem. Ja to nagrałem, wy cholerne łajdaki. Śmiejecie się ze mnie, tak? Tak bardzo śmieszne. Ja mogę tam wejść teraz i tam będzie ten koleś, przecież to jest jakiś kolek gówno. Ja pierdzielę. Krystal, ty wiesz, gdzie co ja mam dalej zrobić? Krystal, halo, halo, baza, halo. Halo, Krystal. Nie wiem, co się śmiejesz ze mnie, człowieku, no. O, oh, fuck it. Nie wiesz, co tam mam zrobić na dole? Krystal, bądź ze mną, proszę cię. Bądź ze mną. No. Ale tam na dole? Tak. No przecież tam jest ten koleś. No nie wiem, to jest Krystal. No, jeżeli tam jest, chyba tam trzeba pójść. Nie mam baterii już, wiesz? No bo za często używasz, właśnie miałem ci coś na tyle. No super, wiem, że za często używam. Nie jestem aż tak ciemny, ale... Weź tu spróbuj nie używać tej latarki. Jaja sobie robicie. Mam tam wejść bez latarki? Dobra, w dupie to mam. Przecież to jest kuźwa kompletnie ciemno. Przecież ten popierdzieleniec tam wszędzie jest, no! O, oh, fuck! Wody się wystraszyłem! Fuck! Co ja mam zrobić? Gdzie tu jest jakaś bateria jeszcze inna? Idź tam, droll! No co ja mam tam zrobić sam? Co ja mam tam iść sam? No co mam tam iść, jak nie mam kuźwa baterii? Dobra, jolo. Kurwa mać! Nie przeklinaj, debilu! Nie. Oh my god. Oh my fucking god. A! On kurwa tu jest! Nie wypierdzielę, czujku! Jest bateria! Jest bateria! Fuck, szafkę! Proszę udostępniać tego live'a, jeżeli ktoś dostanę suba na Twitchu. Żeby dostać suba na Twitchu, musisz sobie kupić suba na Twitchu. On kosztuje 15 zł. Dziękuję bardzo za donację, ziomku. Smaruję dla ciebie brodę. Wszyscy wysyłają olejek dla tego kogoś, kto zdonatował. Proszę bardzo, teraz wszyscy subskrybenci wysyłać olejek dla tej osoby. Bungo ma taki zwyczaj, mój mentor, że jego widzowie wysyłają waciki, gdy on... gdy przychodzi jakaś donacja albo jakiś nowy subskrybent, to widzowie Bunga wysyłają waciki. Ja poproszę, będę ściągał z Bunga perfidnie, bo to mój mentor i będę zawsze o tym powtarzał. I oto właśnie są waciki moje, czyli olejki. Macie olejki jako emotikonkę. Ja już jestem w piwnicy. To jest kuźwa lepsze od Disneylandu, nie?
tamtejszy strach, dom strachów. Gdy idziesz do przodu, naciśnij spację, aby przeskoczyć. Dzięki. Ja! Zamknij się, mówiłem ci już! Okej. Nigdy tak długo nie grałem w taką grę. Jestem z siebie dumny, wy również możecie być dumni ze swojego Michasia, który dla was, kuźwa, przestraszył się swojego cienia i no, jesteś już tu, tak? Misiu! Misiu! Wiem, że tu jesteś! Tam jesteś, kochanie, tak? Dobra. Teraz już się nie boję, no. Gdzie jest? Z której strony? Wychylasz, kuźwa. Plantuj! Plantuj bombę! Plantuj bombę! Plantuj bombę! Szafa. Jest! Jest! Dawaj, kuźwo, jedziesz dalej, nie? Ziomek. Idzie do mnie! Boże, on mnie widział! Czy ja zachowuję się jak taka przestraszona 5-letnia blondynka? Być może. Wypierdale. Witam, Baszczyńska. Witam wszystkich na live'ie. Już widzę, że 170 followersów. Słuchajcie, wspierajcie mnie followami. Wszyscy, którzy przyszli, którzy jeszcze są po raz pierwszy na moim live'ie, followują. Misja jest 2 subskrypcje i 200 followów. Ostatnim subskrybentem jest Adam Fate. Już mam 62 subskrybentów. 3 dni streamuję, codziennie streamy. Kochani, codziennie są streamy. Oni nie mogą otworzyć tych szafek? No kur... Baszczyńska, tak. Ostra zrywka jest i dosyć bardzo ostra. Gdyż my tutaj dostajemy, że tak powiem, lekko mówiąc... Dobra, jest tam. Gitarka. On jest bezpieczny. On jest, wiecie. Oh my god. Szafko. Szafko, bądź tu, szafko, bądź tu.
Mogą otwierać. Dzięki, kurde. To ten, kto mówił, że nie mogą otwierać. Dobra, jest 19, słuchajcie. Wytrzymałem godzinę w tej grze. Ja wytrzymałem godzinę w tej grze i, kochani, mam dość, serio, mam tego dość, nie wiem jak mnie, jeżeli chcecie mnie namówić na granie w to generalnie mnie namawiajcie jakoś, ale ja już naprawdę dzisiaj mam dość. Wybieramy grę, jaką chcecie inną grę, ja już mam dosyć tego Outlasta. Minecraft. Ja chciałem zagrać z Bungiem Minecrafta, a Bungo teraz zaczyna live'a, więc ja pewnie z Bungiem. Michał, miałeś wczoraj opowiedzieć o tym, jak zacząłeś nagrywać na YouTube. Tak, ale najpierw wybierzmy grę Agario. Dobra, mogę pograć w Agario w ramach odstresowania, a w to gówno może jeszcze dzisiaj zagramy. Ale teraz sobie muszę pograć w Agario, w grę nie straszną, w grę spokojną. Zapiszę i wyjdę. Wyjdź, wypieprzaj. Zagram sobie teraz w Agario, poopowiadam wam historię, bo na moich live'ach opowiadam różne historie. I serio, miałem szczerze dosyć tej gry, już po pół godzinie. Ja ledwo co wytrzymałem dla was to do końca. Dziś wytrzymałem godzinę, może jutro uda się wytrzymać dłużej, nie wiem, może będziemy jednak robić te live'y o 18, słuchajcie, bo w te upały to będzie najlepiej grać w to Agario, będzie najlepiej grać w tego Outlasta wieczorem, będzie lepszy klimat, będzie po prostu lepszy klimat do tego wszystkiego, ale gra jest przegówniana, straszna i po prostu coś strasznego, jak na moje nerwy. Sam ja nic nie udaję, słuchajcie, nic tu nie aktorze. Ja się po prostu tak tego przeraźliwie cykam. I to jest prawda. I to jest po prostu moja wada, moja zaleta, nie wiem jak to nazwać. Ale fakt faktów jest taki, że boję się tego po prostu bezbłędnie. Właśnie tak, jak to wam tu na tym demonstruję. Czekajcie, tutaj tylko to Agario ogarnę. Teraz pokażę wam mojego ryjka, tylko muszę to Agario dostosować tutaj elegancko, żeby sobie Co to Agario tak odwala? No, usuń to. Tak, i przechwytywanie. O Jezus, ale stres, ale to jest kurwadele stres, straszny. To jest, słuchajcie, coś takiego teraz czuję w żołądku, że normalnie... Aż czuję w żołądku takie zmęczenie, nie? Tak jakbym przebiegł jakiś niesamowicie daleki dystans. I to jest straszne w sumie, bo przecież nic nie biegłem. Ale siedząc na tym fotelu, tak się ruszałem i tak się po prostu... Zresztą widzieliście wszystko doskonale sami. Kajko pisze, brawa. Kochani, gramy w Agario. Nick, Drollo... Drollo, ale się cieszę, że już nie mam tej gry. Drollo Brothers. I słuchajcie, jeszcze sobie tylko puszczę nutkę jakąś. Puszczę sobie dzisiaj nutkę, słuchajcie, jeszcze zakończę, zatrzymam nagrywanie. Nutką będzie nasz bluesik kochany, który uprawiamy codziennie. Pamiętajcie, że live'y są u mnie codziennie. Może nie zawsze były takie super jak ten dzisiejszy. Ja się dopiero uczę, od niedawna streamuję. Ale zawsze staram się, żeby były jakieś emocje i na pewno do tego Outlasta będziemy wracać. Już wiem, że to jest gra, która wywołuje niebywałe we mnie emocje. Myślę, że tak się jeszcze żaden YouTuber nie bał, bo po prostu oni grają w te horrory od lat, od dawien dawna. Ja w horrory grałem, nigdy nie grałem i po prostu... Nigdy nie grałem w żaden horror. To jest mój pierwszy horror i jest od razu aż tak straszny. Agario, kochani. Zaraz wam podam serwer. Będziecie mogli ze mną popykać. Ale słuchajcie, strasznie dziękuję generalnie, Kajko, że padłeś. Dziękuję wam wszystkim, że wbiliście. No i misja na followy już jest prawie wykonana, słuchajcie, bo mieliśmy dzisiaj dobić
100 followów, a już 200 followów, a już jest 180, więc zaraz najprawdopodobniej. Już najprawdopodobniej za chwilkę. Siema Drolu, siema Kajko, siema wszystkim. Kto od Kajko? Kajko nagrywa jeszcze do... Słuchajcie, ja bym chciał zobaczyć Karola w jakimś horrorze, a wy? Strasznie jestem ciekawy. Wiem, że jest teraz dużo widzów Kajka. Ja bym bardzo chciał zobaczyć Karola w jakimś horrorze. Nie wiem, taki Outlast, nie wiem, czy on się by tak bał, ale nie wiem. Znaczy, może niekoniecznie na odcinku, ale może na live'ie, jak Karol się pojawi w Warszawie, może zacznie, będzie mógł streamować, to wtedy może mógłby pograć też w horror. Polecałbym ci to, Karol, na live'ie zrobić, bo jest to ewidentnie dobry trening fizyczny. Serio, jestem tak zmęczony, jakbym normalnie coś ćwiczył. Ja wale, jakie tam były horrorowe w ogóle straszne sytuacje. Coś niebywałego. Dobra, próbuję tutaj wbić na serwer, ale patrzcie, jakie to jest zapełnione wszystko. Spróbuję na Rosję. No nic, opowiem wam zaraz historię. Muszę zagrać na jakiś zachód USA, czyli na jakimś randomowym, słuchajcie, serwerze. Teraz opowiem wam już lajtową historię, tylko poczekajcie, muszę sobie jeszcze przełączyć słuchawki. Muszę sobie przełączyć słuchawki. Z tych dużych na te małe, bo bym po prostu zgłupiał w tych dużych, grając w to. Moi drodzy, opowiem wam historię o moim początku na YouTube, bo wczoraj mnie o to prosiliście, a ja tego wczoraj nie zrobiłem. W związku z powyższym dzisiaj to nadrobimy. Na pewno. Co byście chcieli usłyszeć? Jaką historię byście chcieli usłyszeć? Jak tylko odpalę streamy, to jazda, mówi Kajko. No, polecam ci, stary. Coś niesamowitego. No więc dobrze. Chcecie usłyszeć historię pewnie. No więc jedziemy z koksem. Ale jaką? O początkach moich na YouTube? Czy o jak się wybić? Czy może pogadamy o hejcie w internecie? Może o hejcie, który dotyka was? Może o tym, jak wyrwać dziewczynę? Co chcecie posłuchać? O czym chcemy pogadać? Ja będę sobie grał w Agario, jak zawsze to robię. Zawsze na live jest raz takie Agario uskuteczniam. W ogóle dzisiaj na odcinku Kajko niezłą akcję zrobił. Co prawda zjadł kupę, no współczuję ci, Karol, ale jednak w jakim stylu on tą kupę zjadł, słuchajcie. Nie chcę nic mówić, ale w sumie żaden YouTuber nie wykonał nigdy challenge'u, żeby zjeść kupę, a Kajko to zrobił. Co prawda zjadł kupę w Agario, ale zawsze to coś, no. Zawsze to już jakiś postęp, prawda? Wy wszyscy bardzo byście chcieli, by YouTuber jakiś zjadł kupę. Żaden was nie słuchał i nie zjadł tej kupy, a Karol... Jak wyrwać dziewczynę, tak? Dobra, poproszę teraz mojego moderatora, żeby zrobił ankietę i wpisał na nie... Krystal, jesteś? Krystalku. Jestem już. Słuchaj, Krystalku, zrób ankietę na Strawpolu. Wybierzemy temat do opowiadania. I weź w tym Strawpolu, wybierz takie tematy. Jak będziesz miał otwartego, to mów, to ci będę dyktował. A my, kochani, zaraz będziecie głosować na temat, na jaki będziemy gadać. I wtedy, wtedy zacznę na ten temat opowiadać po prostu. Zacznę moje historie tworzyć, ale się lepiej bawię na tym po prostu Agario. Jezu, ja kocham teraz takie gry. Teraz kocham takie Agario. Po tym Outlaście, serio, teraz po prostu jest mi tak dobrze. Leo Messi, ale bym cię zjadł, no ale cię nie zjem. Oh my god, coś niesamowitego, jak ta gra strasznie spina człowieka, jak jest straszna w tych kurde kanałach, nie widzisz nic. Nie, no weź mnie, nie zeżeraj. Nie zeżeraj mnie. Coś niesamowitego, słuchajcie. Też mam odpalonego jak coś. Dobrze, więc napisz tak, jak poderwać dziewczynę. Poradnik. Jak poderwać dziewczynę? Jak napiszesz, to daj znać. Już. Moje początki na YouTube. Masz? Tak.
hejt w internecie. No. Szkoła. No. I jaki jeszcze temat? Dobra, takie. Okej. I wyślij im to na czat, a wy sobie teraz zaraz zagłosujecie, kochani. Pam, para, pam. Potem może jeszcze machniemy jakieś karaoke czy coś, ale jaram się generalnie, słuchajcie, tym live'em, bo to był chyba pierwszy live, który mi się udał. Nie wiem, jak sądzicie, ale pierwszy live, gdzie były takie wielkie emocje i na pewno tego Outlasta będę pobijał rekordy, nie? Dzisiaj grałem godzinę, może jutro mi się uda zagrać 2 godziny i tak będę to po prostu, wiecie... Tak będę to starał się pogrywać, nie? Krystal wam już wysyła ankietę i teraz tą ankietę po prostu sobie użyjcie. Użyjcie tą ankietę i zobaczymy, co wy losujecie, co zagłosujecie. 100, 196, już jest 196, kochani. Niesamowite, 196 followów dzisiejszego dnia. To jest niebywałe, miało być dużo mniej. Znaczy miało być ma być 200, a już jest tyle. No to cudownie, bardzo się cieszymy wszyscy. O kurde, jak zacznę zarabiać więcej na tych live'ach, to będę, słuchajcie, też... Oj, mnie zeżarło. Spróbuję wam tu wejść na tą Rosję. Będę robił jakieś giveaway'e na gry i tak ja tam pomyślałem sobie, nie da się wejść na tą Rosję. W ogóle strasznie są te serwery przepełnione. Europka. I co wygrywa? I co wygrywa? Pokażę wam, jak już nie żyję, to pokażę wam tą ankietę. Ja ją odpalę tu i ją pokażę. Gdzież ona jest? Jest ankieta. Ankieto, włączaj się. Ankieto, włączaj się. Jak poderwać dziewczynę dominuje? No dobra, więc na pewno będzie to temat, jak poderwać dziewczynę. Myślę, że nic się tu nie zmieni. Moje początki na YouTubie, hejt w internecie i szkoła, bardzo małe zainteresowanie. Hejt w internecie większe niż szkoła. Nie chcecie gadać o szkole, ale jak poderwać dziewczynę, to jest temat jak najbardziej wakacyjny i mogę wam go zagwarantować. No więc słuchajcie, moi drodzy chłopacy i moje drogie dziewczęta, które są na tym live'ie, jak poderwać dziewczynę i jak poderwać chłopaka, to będzie poradnik. To nie będzie tylko poradnik, nie będzie tylko poradnik dla jednej płci. Dla obu płci to będzie poradnik. Jako 28-letni człowiek mogę się pochwalić tym, że wiem, jak poderwać. jak poderwać, to może nie wiem. Nie, no wiem. No więc słuchajcie, no zacznę od czegoś takiego, że się połączę z Agario. Jak się już połączę, to zacznę sobie grać, a jak sobie zacząłem grać, to teraz mogę zacząć. Więc słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że próbujemy poderwać dziewczynę, tą, która nam się podoba. Najpierw zacznę od strony chłopaków, jak poderwać dziewczynę, żeby wypowiem się jakby ze strony faceta, ze strony chłopaka, jak to wygląda. Też właśnie tu jest pytanko, o jakim przedziale wiekowym mówimy, bo zawsze to podrywanie gdzieś tam w jakiejś podstawówce czy coś, to jest raczej taka rzecz, że tutaj moje porady to wam niewiele dadzą, bo tam to i tak jest taka dziecinada, że to takie podrywanie kończy się w ten sposób zazwyczaj, że no nie wiem, takie związki kończą się na tym, że się tam i tak jakoś to... Ale czasami w sumie w podstawówce mogą się narodzić jakieś miłości na całe życie, ale to nie wiem, nie znam takie przypadki, chyba nie znam. W każdym razie, jakbym miał wam radzić, jak poderwać dziewczynę, chłopacy, to radziłbym wam przede wszystkim, i nie powiem tutaj tego szlagieru takiego typowego, że bądźcie sobą, tylko powiem wam coś innego. Bo bycie sobą jest bardzo trudne, bo zawsze jak chcemy poderwać dziewczynę, to nigdy sobą nie jesteśmy, tylko zawsze udajemy kogoś innego. Zawsze staramy się być lepsi niż jesteśmy w rzeczywistości. I to jest normalne i to tak zawsze jest i zawsze będzie. I nie powiem wam tutaj wcale, musicie być sobą i tak dalej. To znaczy, no trzeba być, znaczy no inaczej się nie poderwie dziewczyny, tak jakby nie poderwie się takiej miłości, jeśli naprawdę się zakochałeś w jakiejś lasce i ona ci się nie bardzo podoba i chciałbyś, czujesz, że po prostu mogła to by być twoja druga połówka, jeśli by chciała, ale nie wiadomo,
12-15. No to takie podstawówkowe zabawy, no tutaj. 15 to nie wiem, czy to jest podstawówka, no ale gimnazjum, podstawówka. No to słuchajcie, zazwyczaj jest tak, że właśnie się... zawsze się to robi jakoś tak, że albo, nie wiem, różnie to bywa. Pamiętam, że jak obserwowałem to, jak byłem gnojkiem, to różnie to bywało. Zazwyczaj jeszcze w tym wieku to w ogóle dziewczyny jeszcze nie chcą się tak jakoś super wiązać, boją się, znaczy chcą być podrywane i adorowane, bardzo to lubią i zresztą to jest normalne. Kobieta, jak wam wczoraj mówiłem, kobieta musi być zdobywana. Zresztą nie będę mówił do was jak do dzieci, kuźwa, powiem do was jak do dorosłych, bo przecież jesteście na pewno w 100% świadomi bardzo ludzie i nie muszę tutaj mówić jak do dzieci. Słuchajcie, moi drodzy, no cóż, w miłości jest tak, że ona trafia nas czasami zupełnie niespodziewanie i czasami byśmy nawet nie chcieli, żeby się pojawiała, a ona się pojawia znienacka. Jak to się mówi, każda potwora znajdzie swojego amatora. Ale wiadomo, że jak ktoś bardzo by chciał mieć dziewczynę, to inaczej na to patrzy. Patrzy na to raczej w ten sposób, że Boże, chciałbym mieć tą dziewczynę, czemu nie mogę teraz mieć jeszcze, kurczę, czemu tak jest, że inni mają dziewczyny, a ja nie mam, jestem taki sam, jestem niefajny, pewnie jestem brzydki, albo te dziewczyny mnie nie chcą. I tak dalej. W życiu jest tak, że każda potwora znajdzie swojego amatora. I nie trzeba się przejmować tym, że będziesz przez całe życie samotny i że żadna cię nie zechce, bo zawsze w życiu jest tak, że znajdziesz tą drugą połówkę. Nie trzeba też tego za bardzo na siłę robić. Chodzi mi o to, że jakieś takie zmuszanie otoczenia, zmuszanie na przykład dziewczyny, która ci się podoba, do tego, żeby z tobą była w jakiś sposób, nie wiem, nie daj Panie Boże, agresywny, albo w jakiś sposób taki, że ona cię na przykład nie chce, odrzuca cię, to ty się zaczynasz z niej podśmiewać, albo robisz jej jakieś nieładne rzeczy, że gadasz o niej coś, to takie rzeczy to w ogóle odpadają. Generalnie facet powinien zachowywać się, kobiety to uwielbiają, takie dziewczynki w wieku 15 lat to jeszcze tego nie do końca to czują, ale przede wszystkim, ale mają to, wiedzą to organicznie, mają to po prostu od natury dane, że kobieta uwielbia być szanowana. Kobieta uwielbia, jak przebywa w środowisku nie chama, tylko w środowisku człowieka, który umie się, no może nie chodzi mi tutaj o to, żeby być szarmanckim, znać savoir vivre i w ogóle się zachowywać tak jakoś super perfekcyjnie. Chodzi o to, że kobiety takich, o kurde, co typ teraz przejął system. Kobiety, myślę, że kobiety to potwierdzą tutaj na czacie, nie lubią takich zalotników, którzy zdradzają jeszcze po sobie straszną dziecinadę, bo zazwyczaj jest tak, że dziewczynki szybciej dorastają niż chłopaki i robi się taki efekt, że chłopak to jeszcze tak, wiesz, bawi się w te takie zabawy przedszkolne, że tam jeszcze, wiesz, ho, za cycka by złapał, za dupę by klepnął i takie jeszcze się, takie to podrywanie jest dziecięce, takie wiecie, takie nie podrywanie, tylko taka bardziej chęć dotknięcia cycka, no nie wiem jak mam to nazwać, ale po prostu takie proste, takie, no takie dziecinne, no tak się świat poznaje i chłopaki tak dłużej trochę ten świat poznają niż kobiety, a kobiety w którymś momencie zaczynają się robić takie trochę poważniejsze od facetów i takie rzeczy już im trochę nie imponują. Znaczy, lubią to, no bo chcą być adorowane, ale generalnie imponuje im zawsze jakiś starszy chłopak, który już umie się zachować, nie ma tych takich beznadziejnych zwyczajów, właśnie nie ma tych takich dziecięcych odruchów, więc na pewno dziewczyny wolą bardziej takich kolesi, którzy już mają opanowane hormony na tyle, że ręka im nie leci do tyłka, jak tylko zobaczą w pobliżu ten tyłek, tylko jakoś w miarę nad tym panują i po prostu na pewno dziewczynom bardziej imponuje taka trochę bardziej statyczna postawa faceta, czyli no nie jest tak strasznie, nie widzi, dziewczyna nie widzi, że on jest taki na nią napalony, jak to się mówi, szczerbaty na suchary, że po prostu, o Boże, jakby tylko powiedziała, bierz mnie, to on by się przestraszył i po prostu by uciekł, bo zazwyczaj właśnie ci, co dużo krzyczą, dużo mówią i tacy są rubaszni w tym podrywaniu, to właśnie tak się to kończy zazwyczaj, że nie mają za dużo do powiedzenia później, jak przyjdzie do czego. Dziewczyny, myślę, lubią bardziej takich chłopaków, wiecie, w tym młodym wieku to się zaczyna szukać takich, wiecie, outsiderów, jakichś takich facetów, którzy mają swoje zdanie, takich, którzy... Mądre dziewczyny, bo oczywiście te głupie takie laseczki, które potrzebują za wszelką cenę adoracji, no to zgadzają się na to, żeby podrywali ich, powiedzmy to, kolesie lekko nieinteligentni, tacy, którzy zawsze to tam do jakichś bojówek próbują, wiecie, jakieś, że a to...
coś tam, kogoś uderzyłem, kogoś pobił, jakiś jest, napił się piwa, zapalił papierosa, jak takim, jak dziewczynom imponują tacy faceci, a zazwyczaj tak jest, że bardzo duża populacja dziewczyn leci na takich typków, zazwyczaj później te dziewczyny budzą się z ręką w nocniku przysłowiowym, bo okazuje się za chwilkę, że ci kolesie, którzy szli tą drogą, jakby podrywając dziewczyny w ten sposób, że są tacy wulgarni, albo palą fajki, albo oni są tacy wielkie JP, tylko tak na 30%, bo tam mama trochę nie pozwala, ale generalnie są JP, nie? I są tacy dzielni i w ogóle są tacy, że umieją uderzyć kolegę, obrazić kolegę. Nie wiem, czy jest tak teraz w tych czasach, bo za moich czasów tak było, w sumie podejrzewam, że jest podobnie, aż tak bardzo się to nie mogło zmienić. No ale niemniej jednak ci kolesie zazwyczaj kończą marnie, znaczy nie jest to regułą oczywiście, ale akurat w moim przypadku, z mojej klasy, z moich szkół, z mojej jakby, z mojego dzieciństwa pamiętam, że wszyscy ci tacy kolesie, którzy byli tacy, wiecie, wybiję zęby komuś, zapalę fajkę, papierosy, narkotyki jakieś, nie wiem, był taki koleś, który spalił dziennik w szkole kiedyś u mnie, spalił dziennik, był sławny na całą wieś, że jest takim gangsterem, bo spalił dziennik, potem chodził po tak zwanym Kirkucie, takiej bardzo tam mojej strasznej dzielnicy i po prostu bujał się ze swoimi ziomkami i generalnie był takim postrachem wszystkich, śmiał się ze wszystkich, miał prawo ko każdego uderzyć, do każdego pysknąć, wszyscy byli po jego stronie, wszyscy, po prostu oczywiście mówię o dzieciach, wszyscy byli tacy, o Boże, on jest niesamowity. On się zaczął w którymś momencie chwalić, że w ogóle ma do czynienia z mafią pruszkowską, jakieś tam pieprzył z ściemy, że jakaś tam mafia pruszkowska go chce, że on jest w ogóle taki agent, słuchajcie. I ja go później zobaczyłem i wiecie, ja żyłem w tym wszystkim i tak troszkę było mi... Ja byłem takim troszkę dzieckiem w szkole właśnie odosobnionym, generalnie byłem zawsze dziwny, co się potem okazuje w życiu, taka dziwność, takie outsiderstwo pomaga, ale oczywiście jak jesteśmy dziwni, to nam jest bardzo trudno w życiu. Ten, co popełnił teraz samobójstwo, popełnił samobójstwo, słuchajcie, dlatego, że jego towarzysze życia nie wspierali go zupełnie. Podejrzewam, że nie miał zbyt dużego wsparcia u swojej mamy i u swojego taty, bo jak tak się patrzy na tą mamę, bo tam widziałem jakiś reportaż, to no ta mama nie budzi jakiegoś takiego z mojej strony. Znaczy ja oczywiście tak oceniam, nie powinienem oceniać, ale no tak na pierwszy rzut oka widzę, że ta matka, mówię o tym, co umarł ten chłopak, co się powiesił, widać było, że ta matka jakoś, no jest wysokie prawdopodobieństwo, że miała, mało panowała nad tym, co się z tym chłopakiem dzieje. Pewnie nie sprawdzała tych hejtów internetowych, no przeniosła go z klasy do klasy. Jak matka widzi, że jej dziecko jest tak szkalowane i tak doprowadzane do jakichś takich skrajnych emocji, no to powinna albo zmienić szkołę, albo interweniować, ale widać było, że no zabrakło tutaj pewnie takiego działania, bo mieszkał ten chłopak gdzieś w jakiejś wiosce i czesał się i zakładał rurki, miał jakąś problemy z wyglądem, bo tam jakąś wargę mu się ten, ale jak na tych zdjęciach się na niego patrzy, to był całkiem normalny dzieciak, że jakby otworzył kanał na YouTubie, to by takim Jasiem mógł swobodnie być, takim chłopakiem raczej był ładnym, no takim, wiecie, takim, których właśnie dziewczyny z dużych miast nawet lubią, no takim był, nie był tym gejem czy coś, tylko wiecie, w tym całym środowisku, w którym się znajdował, był tak szkalowany, nie miał znikąd wsparcia. I właśnie zabrakło tej pewności siebie, tego ale takie dziecko to bardzo trudno o pewność siebie w takim stanie. Ale ogólnie rzecz biorąc, zmieniłem trochę temat. Chciałem powiedzieć o tym, że ci kolesie, którzy... Zmieniłem temat, bo chciałem powiedzieć, że ci, którzy podrywają dziewczyny i starają się imponować dziewczynom w szkołach albo gdzieś tam na podwórku, albo pod blokiem w taki sposób, że idą w jakąś taką wulgarną, wojenną akcję, marnie kończą. To znaczy w moim przypadku tak się sprawdziło, i to znaczy z autopsji to w sumie wiem, mogę wam to powiedzieć w 100%, że zawsze tak będzie. Tam karma, nie karma, to tam obojętne co. Różnie. Może się jakiemuś takiemu jednak nawróci się nagle, pójdzie się ogarnie i pójdzie do jakiejś normalnej roboty, gdzieś do kopalni, gdzieś będzie robił i po prostu się nawróci, poczuje, co to praca i się ogarnie i jednak jakoś z życia wyjdzie. Ale ten chłopak, o którym wam mówiłem z mojej szkoły, że taki był, wiecie, wojaszka i tam wszystkie te takie tępe dziewczynki na niego leciały i taki był bardzo fajny dla nich, to później okazało się migusiem, że on wykładał najpierw kostkę w tej wsi, z której ja pochodzę, wykładał kostkę chodnikową,
bardzo zaczął pić, rozpił się z powodu tego pewnie, że po prostu nie miał perspektyw, bo on tam zaraz dostał jakieś zawiasy, zaraz gdzieś tam się wpierdzielił za takie głupie przestępstwa, takie no spalił dziennik w szkole, to mu dali właśnie był taki JP, nie? I dali mu za to JP tego, jak się to nazywa, nie zawiasy, nie sanki, tylko dali mu kuratora i ten kurator już musiał go śledzić. Następny mój kolega, super inteligentny gościu, który w którymś momencie zaczął chcieć tak szpanować właśnie, jak był bardzo inteligentny i graliśmy w różne gry, bawiliśmy się i było wszystko super. Nagle odwaliło mu coś do łba i zaczął hodować marihuany w domu. Nagle mu coś strzeliło do łba, że on będzie tym dealerem marihuany i on przez to zrobi albo interes w życiu, albo w ogóle laski na niego zaczną lecieć. Chciał chyba zaimponować jakiejś takiej Kasi, której właśnie imponowali tacy, co to te marihuany tam spożywali. I kurde, nakryli go gdzieś tam policja jakaś. Zawsze się po prostu pośliźnie człowiek na tym, że idzie w tym złym kierunku. Trzeba być po prostu... Ale to jest kwestia rodziców, to nie jest kwestia... Wy, 14-letni ludzie, którzy jesteście super świadomi jak na dzisiejsze czasy, jesteście ludźmi, którzy są moim zdaniem przez internet bardziej uświadamiani niż ja jeszcze byłem. Wy wiecie wszystko, wiecie jak kogoś skrzywdzić, wiecie doskonale jak kogoś skrzywdzić, jak trzeba robić, żeby tego kogoś jakoś... Co tam, kochanie, mam live'a? Ale ja tutaj mam... Wietrzy mi się. Chodź, pomachasz widzom, bo ja im tutaj opowiadam o ważnych rzeczach, o tym jak poderwać dziewczynę im opowiadam też. Gdzie? Gdzie kamerę masz? Cześć! To jest moja Marysia. kochani, no więc sytuacja, o czym to ja mówiłem, aha. Jesteście na tyle świadomi w dzisiejszych czasach, że wiecie jak kogoś skrzywdzić, więc wiecie też jak wiecie jak kogoś skrzywdzić i jak wy jesteście krzywdzeni, czujecie to doskonale, macie to nasilone, bo na jakichś grupach facebookowych, na jakichś kurde facebookach w ogóle, na jakichś youtubach możecie dostać takiego hejta, jakiego wy, każdy z was może dostać takiego hejta, jakiego ja na przykład w swoim życiu dostać nie mogłem. Maksymalnego hejta, jakiego ja mogłem dostać, to był szkoła. Ale gdzieś, wiecie, wyjechałem do drugiego miasta i spoko, no już mnie tam nikt nie znał. Ale tu generalnie jest, wy macie teraz takie czasy, że jak się ktoś na was uweźmie w tym internecie, to może was zabić. Naprawdę. Psychika człowieka działa w ten sposób, że po człowieku nie spływa jak po kaczce, tylko jak ktoś się z ciebie śmieje, ktoś cię szkaluje, tak jak tego chłopaka szkalowano, on podejrzewam, wiesz, jak wpadł gdzieś w internetach na jakąś grupę czy na coś, gdzie się zaczęli z niego śmiać i na przykład... Tam, czy tam w szkole jeszcze, jak go ci nauczyciele zaczęli tam dosrywać mu dodatkowo, bo nauczyciele to też jest zło wcielone moim zdaniem, powinno się połowę zwolnić w ogóle, tych takich nieodpowiednich, testować ich porządnie, tych nauczycieli powinno się, bo wszystko zależy od nauczycieli tak naprawdę. To, że ktoś puścił gang Albanii, kurde, w podstawówce, to jest wina nauczycieli. To, że generalnie ktoś... się powiesił, to też jest wina nauczycieli, wychowawcy, kuźwa. Jeżeli rodzice, dzieci są tępi i nie umieją ich ostrzec albo nauczyć, że ten, który się z ciebie śmieje i który jest taki chora bora do przodu, to skończy, kuźwa, przy wykładaniu nic w życiu nie osiągnie. Jeśli rodzic jest na tyle znieczulony na przygody swojego dziecka, jeśli macie takich rodziców, którzy mają to po prostu w dupie, co wy robicie w tym internecie, to albo powinniście, mój Boże, szukać ludzi, którzy chcą, którzy nie powinniście po prostu narażać się na nie próbuj... Dobra, ale zeszliśmy z tematu już strasznie. Jak poderwać dziewczynę? Więc słuchajcie. Przede wszystkim, jak poderwać dziewczynę? Jeżeli nie będziecie próbowali na pałę zaimponować jakiejś kobiecie, nie będziecie w stosunku do niej chamscy, nie będziecie próbowali zaimponować jej debilizmem, to najprawdopodobniej nawiążecie z nią jakiś kontakt. Nie wiem, czy od razu, ale być może na pewno nawiążecie z nią jakąś relację. Po prostu. Z tą dziewczyną, która wam się podoba. Jeśli będziecie zachowywali się... Wiecie, dziewczyny lubią, jak facet jest kulturalny, umie się zachować, nie wstydzi się w restauracji... wiecie, no takie podstawy podstaw, takie podstawy zachowań, które... I trzeba imponować, wiecie, moim zdaniem dziewczyny, warto podrywać tylko te dziewczyny, które lubią szarmanckich i kulturalnych facetów.
Jeśli trafiliście na dziewczyny, którym w głowie tylko i wyłącznie to, żebyś ty był rozbójnikiem i jakimś takim, wiecie, wyzwolonym człowiekiem, to taka dziewczyna nie jest warta w ogóle waszej uwagi, bo najprędzej skończy z brzuchem zaraz po tym, jak skończy podstawówkę i taka będzie jej przygoda życiowa, że zaraz ją jakiś właśnie taki kozaczyna tam gdzieś dojedzie i zrobi jej dzidziucha i pozamiatane, nie? To po prostu to się tak kończy, po prostu ja z życia to wiem, to tak jest. Oczywiście nie jest zawsze tak, że dziewczyna zachodzi w ciążę i jest takiej bardzo źle. Niektóre dziewczyny chcą zajść w ciążę, na przykład z moimi rodzicami było tak, że moi rodzice mieli bardzo ciężkie dzieciństwo. Mój tata i moja mama mieli strasznie ciężkie dzieciństwo, mieli okropnych rodziców. Wtedy były inne czasy, to nie chodziło o brak uwagi, to był nadmierny brak uwagi. Teraz nam chodzi o to, żeby rodzice w ogóle nami się zajmowali, a wtedy mam wrażenie, że rodzice próbowali utorować swoim dzieciom za bardzo życie. Kazali im robić to, czego te dzieci nie chciały. Kazali im chodzić do szkół, jakie oni im wybiorą. Wiecie, taki trochę komunizm rodziców się, był system komunistyczny był wśród rodziców. I generalnie moi rodzice zaszli w ciążę specjalnie, bo chcieli uciec z domu i kochali się, bardzo się kochali, było dużo różnych problemów i zaszli w ciążę z tego powodu, żeby, to był przypadek, to nie było tak, że o dobra, chodź, zrobimy sobie dziecko, ale jednak nie uważali, wiecie, tak świadomie nie uważali na to dziecko, że jak się zdarzy, to nic się nie stanie. To nawet lepiej. Wtedy będziemy mieli uzasadnione to, że jesteśmy razem, że się kochamy, wtedy to wszyscy docenią, bo dopóki nie było tego dziecka, nie było tego takiego obowiązku bycia ze sobą, to ci rodzice nie chcieli, żeby oni razem byli. Po prostu rodzice są czasami strasznie destrukcyjni. Rodzice mojej mamy są na przykład... Ja nie rozumiem, jak w ogóle, jak to jest genetycznie możliwe, żeby rodzic miał albo tak wyjebane na swoje dziecko, albo tak strasznie próbował je zniszczyć, nie? Ja tego totalnie nie czaję. To jest jakoś, w ludziach się dzieje dużo różnych dziwnych rzeczy, nie wiem. Sam nie jestem rodzicem i nie wiem jeszcze, jak to jest być rodzicem, może się dowiem, jak będę rodzicem. W każdym razie moi rodzice dla mnie są tacy, że oddaliby życie i pochlastaliby się najchętniej za to, żeby mi było dobrze. Mam wrażenie, że niektórym rodzicom to tak jakoś wszystko, nie wiem, chcą te dzieci jakoś na własność mieć, nie mam pojęcia, o co chodzi. Więc jeżeli chcecie tak zaimponować dziewczynie i chcecie wyrwać jakąś taką konkretną laskę, a nie tępą po prostu, która... Jeżeli takie są dziewczynki, które lecą na tych takich pustaków, to niech sobie lecą, kochani. Naprawdę, zostawcie je. To, że ona w wieku 15 lat jest ładna, to nie znaczy, że w wieku 20 będzie ładna, bo dziewczyny się strasznie szybko starzeją i nawet już w wieku 20 lat niektóre wyglądają, jak miały po 30. Więc niekiedy takie piękności szkolne okazuje się, że w wieku 20 lat nagle to są maszkary lekkie, bez zębów i po przejściach życiowych, bo się zadawały z tymi kozakami, którzy to próbowali zaimponować. Ja bym bardzo chętnie dorwał kilku takich kozaczynów szkolnych. Wiesz, zawsze jest w szkole jakiś taki herszt, który katuje całe masy takich inteligentnych, młodych ludzi. Jest zawsze taki jakiś palant, mówię tutaj o uczniach, nie? Jest zawsze taki pajacyk, który to taki jest kozak i się tak znęca. Teraz jeszcze podsycone to jest wszystko internetem, że możecie się na sobie wyżywać nie tylko w klasie, w szkole, ale jeszcze w domu przychodzić, możecie jeszcze przyjść do domu, jeszcze w domu dostać bęcki, bo wchodzicie na jakiś portal, na którym jest coś o was napisane. Ja sobie tego nie wyobrażam w ogóle. Cieszę się, że nie urodziłem się w waszych czasach, natomiast co wam jeszcze mogę powiedzieć? Z drugiej strony wasze czasy są piękne, słuchajcie, internet ma dwie strony. Z jednej strony ten ogromny zasięg internetu, że jakiś no-name robi vloga i ten vlog ma milion wyświetleń, to jest tak jak film. To jest, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale na przykład filmy kinowe wyprodukowane za dziesiątki milionów złotych mają zasięgi oglądalnościowe takie jak vlogi w internecie w tej chwili. Internet dysponuje tak nieograniczonym zasięgiem, że bije na głowę każde media, jakie były do tej pory. I jest tylko i wyłącznie... Co tam? Jak internet ci zabrałem? To weź sobie to wepnij w kuchni, w łazience. To będzie miało zasięg z łazienki. Co ja mówiłem? Pospały się bany, bo widziałem, że ktoś tam cały czas spamił od Outlasta. Outlast już był i będzie jeszcze dzisiaj być może.
ale proszę słuchać tego, co mówię, a nie gadać teraz o głupotach. Nie, dobra, nie wiem, czy wy w ogóle chcecie mnie słuchać, czy macie w dupie? Widzę, że tutaj na czacie piszą jakieś cały czas dzieciaczki, halo, kiedy jakaś tam gra. Wy słuchacie mnie, co ja mówię, czy się interesujecie grą komputerową w tej chwili? Kogoś interesuje to, co mówię, bo jak nie, to mogę się zamknąć w zasadzie, ale chciałbym wam jeszcze coś poopowiadać, jak tą dziewczynę wyrwać do końca. Krystal słucha uważnie, bardzo się cieszę. Ale czy ktoś... No włączyć po prostu kabel musisz, no tam wepnij do zasilania i będzie działać. Dobra, no to może słuchacie po prostu i nie piszecie, a ci tylko co tam ten to piszą. Dobra, więc słuchajcie, moi drodzy. Z tym wszystkim, co ja mówię, to jest tak strasznie dużo rzeczy, o których ja mówię, ale wiąże się jedna sprawa. Wasza indywidualna godność... A nie, wracając jeszcze, bo zasięg internetu jest tak olbrzymi jak filmów, komercyjnych produkcji wyprodukowanych za setki milionów złotych. Film, w którym grałem Kamienie na szaniec, został wyprodukowany za 10 milionów złotych. 10 milionów, rozumiecie? A obejrzało go chyba... maksymalnie 500 000 ludzi. Maksymalnie. Podejrzewam, że mniej. Podejrzewam, że z 400 tysięcy ludzi zobaczyło Kamienie na szaniec. Czajcie to? I teraz słuchajcie. I teraz z jednej strony internet jest... bardzo... Może posłużyć jako broń przeciwko ludzkości. Znaczy przeciwko... Jeżeli internetu... Do tego się jakby nie... W sumie tego się nie... Nie zjadaj mnie. Internet to jest tak jakby może zadziałać w dwie strony. Ten ogromny zasięg możemy wykorzystać po to, by kogoś zniszczyć i możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Możesz sobie założyć fanpage, który będzie szkalował jakąś jedną osobę. Możesz sobie założyć fanpage, że dobrze, że umarł ktoś tam. I zrobisz wielką krzywdę ludziom. Nie wiem, ludzie robią to specjalnie, to nie jest tak, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że kogoś krzywdzą, ludzie wiedzą, że krzywdzą, ludzie w internecie myślą, zrobiłem taki fanpage, ale trzeba mieć do siebie dystans, halo, ja mam dystans, to możesz sobie robić o mnie fanpage, to może niedługo będą pomniki na środku miasta, stawały pomniki na przykład z podobizną jakiejś osoby, takie pomniki, żeby można było je jajkami opluwać, słuchajcie, to nie jest normalne. Każdy hejt, to się bierze z nadmiaru hejtu. Hejt bierze się z hejtu, to jest taki agario, słuchajcie. Hejt bierze się z hejtu, to jest tak, że jak ty kogoś obrażasz i ty kogoś dewastujesz psychicznie, to za chwilę ciebie ktoś też próbuje zdewastować psychicznie i ty się mścisz, to jest schemat mszczenia się. Ja wam tylko radzę, tylko po pierwsze, jak czytacie w internecie albo na przykład czytacie coś, co was irytuje, doprowadza was do... Na przykład wzbudza w was agresję jakiś komentarz w internecie. No bo często tak jest, że patrzymy w komentarz i łapiemy się za głowę, co ten debil pisze, nie? To ja bym wam radził, nie odpisujcie na to negatywnie. Nie odpisujcie na taki komentarz jakiegoś kogoś, kogo uważacie za gorszego, bo napisał jakiś gówniany komentarz. Nie obrażajcie. W ogóle miejcie świadomość, jak jesteście tak bardzo dorośli, to miejcie świadomość, że to często piszą 10-letnie dzieci. Ja w wieku 10 lat również nie byłbym w stanie napisać nic mądrego. Jakbym widział, że mogę napisać, to bym starał się jakoś zaimponować. Wiecie, dzieci mają potrzebę takiego... One tego... Po nich to spływa jak ten. Ty się wkurzasz, a takie dziecko, ono napisało komentarz i ono nawet nie wie, o co chodzi. A ty się tam pastwisz nad tym dzieckiem. Piszesz w komentarzach, ty sukinsynu, ty łajdaku. Ja podejrzewam, że nie wiem, czy teraz na czacie są takie osoby, które tak robiły. Być może są. I wtedy, i to nie jest tak, że wy jesteście jacyś bardzo źli, że tak robicie, że na przykład zamknij ryj, popraw ten słownik, ty chuju, tam na przykład piszecie w komentarzach takie rzeczy, albo czyta się w komentarzach pierwszy, do robienia loda, dzieci, kurde, kochane, jeżeli widzicie coś, co was bardzo irytuje, to nie odpowiadajcie na to, albo w ogóle zachowajcie swoją opinię, tą wyższą, teoretycznie wyższą opinię, no bo ktoś napisał z błędami ortograficznymi, to ty masz go ochotę zwyzywać za to automatycznie, to go nie wyzywaj, tylko napisz mu kulturalnie, jeśli już musisz coś napisać, bo cię gul ściska, że dupa cię boli, że musisz coś napisać, to napisz
napisz coś kulturalnego, nie używając przekleństw, nie wyzywając tego kogoś, bo za chwilę do ciebie to wróci. I ty gdzieś coś... To naprawdę tak działa. To jest jakieś takie, jak ty komuś, jak się mówi, no tak to jest, no, że po prostu trafisz na takiego, co ciebie zacznie hejtować. No, nie wiem, ja tak wiem, że jak ja źle robię, to zaraz mi się to źle do mnie wraca. W internecie jest cała masa różnych treści i to są takie, słuchajcie, sytuacje, że to są treści, które są, nie wszystkie treści w internecie są takie, które powinny oglądać dzieci. Ale tu jest właśnie pole do popisu dla rodziców, bo jeżeli dziecko ogląda coś, co jest skierowane typowo do starszego widza, świadomego bardziej, czyli myślę tutaj 20-latka, który rozumie ironię, rozumie sarkazm, rozumie, że to nie jest na serio, że to jest jakiś program, że to jest jakaś, że to jest po prostu jakaś poza, że to jest jakieś lekkie aktorzenie. Tak, jak widzicie, że treść jest skierowana do takich starszych ludzi, to po prostu tego nie oglądajcie, jak macie 15 lat. A jeśli wasi rodzice sami tego nie umieją zauważyć, że wy coś takiego oglądacie. Ale strasznie zmieniłem temat na jakieś takie w ogóle rady, co w internecie, bo po prostu bardzo mnie to ostatnio męczy, nurtuje i boli generalnie. No, ktoś ma tutaj na czacie 11 lat. No więc taki 11-letnia osoba ostatnio była u Marysi siostra była. Przyrodnia siostra. Nie przyrodnia, po prostu siostra rodzona. Tego samego tatę mają. Była u Marysi jej siostra i to była 12-letnia dziewczynka. To jest normalnie, wiecie, taki człowiek wygląda już, jakby był dorosły co najmniej. W sensie, ja miałem wrażenie, że kurde, ona ma 12 lat, cholera, wyglądała jakby miała co najmniej no, 14-15, bardzo dojrzale wyglądała. Ale w główce to jeszcze dzidziuś jest. Jeszcze z misiem śpi i po prostu, wiecie, no... Ale to nie jest nic złego, tylko to jest kwestia tego, że do takich ludzi, do takich osób powinny docierać treści, takie, które tej osobie dają rozwój, a nie cofają go w rozwoju. No, sorry, ale gdybym oglądał od dziecka relacje z więzienia, jak się dwóch więźniów bije, albo dwóch więźniów na przykład się szkaluje, gdybym oglądał taką relację z więzienia na przykład, no bo porównuję niektóre treści w internecie do takiego czegoś, że można byłoby postawić kamerę w więzieniu i podejrzewam, że tam byłoby kulturalniej, ale niemniej jednak gdyby tak było, że oglądałbym za dzieciaka takie rzeczy, to w życiu nie zostałbym aktorem, w życiu nie zostałbym youtuberem i mówię o takich rzeczach jakby odbiegających od tego, jak poderwać dziewczynę. O, taki duży drollcaster. Dlatego, że to wszystko jest powiązane, jak poderwać dziewczynę. To właśnie zacznij od tego, żeby najpierw ułożyć sobie w głowie wartości pewne. Jeżeli nie masz rodziców, którzy są ci w stanie wytłumaczyć, to poproś rodziców, żeby ci to wytłumaczyli. Powiedz, mamo, tato, jestem zagubiony, w tym internecie jest sam syf, albo nie wiem, czy ja mogę takie coś oglądać. Sam się zapytaj, sam zainteresuj tą matkę czy tego ojca, żeby zwrócili uwagę, co ty w ogóle w tym internecie oglądasz. Oczywiście podejrzewam, że jest, rodzice mają coś takiego, nie oglądaj tego gówna, wyłącz to gówno i wy wtedy obrażacie się na mamy, no bo to wcale nie jest takie gówno, bo wy się z tym człowiekiem, który tam nagrywa dla was, jest po prostu on... Wy to rozumiecie bardziej niż wasi rodzice, ale inaczej do tego podejdźcie i spróbujcie taki dialog z rodzicami przeprowadzić. No. Tak mi się wydaje, no. Tak mi się wydaje, że warto byłoby... tak warto by było po prostu tych rodziców zainteresować tym, co wy robicie w tym internecie, pokazać im to, o co chodzi, no bo to... Drabinka jest taka, rodzic, nauczyciel i wy sami jesteście sami sobie obrońcami, tak? Jeżeli wy będziecie, no ale wy sami sobie, no to dziecko nie może się tak samo sobie chować. No ale dobra, wróćmy do tego tematu, bo się znowu rozbiłem na różne tematy, więc moja rada, jak poderwać dziewczynę. Przede wszystkim to wybierajcie sobie dziewczyny, nie te takie, które są tymi wodzirejkami, kurde, tymi takimi, wiecie, główna Żaneta klasy, nie, która to jest taka, wiecie, że tam pierwsza pokazała cycki i ona już jest taka świetna. Tylko wybierajcie sobie dziewczyny przede wszystkim, które zdradzają jakąś inteligencję, że są jakieś, że się szanują, że właśnie nie są takie... faceci, wybierajcie dziewczyny, które się szanują, które są, które wiedzą po co mają po prostu, że to nie jest, wiecie, towar. Szukajcie dziewczyn, które nie zachowują się jak towar.
okej? Okay? Szukajcie dziewczyn, które nie zachowują się jak towar. A jak już taką znajdziecie i ta dziewczyna jest piękna i czy tak po prostu wam się podoba, żebyście chcieli do niej zagadać, no to wiecie, to w wieku 15 lat to zazwyczaj wygląda w ten sposób, że jakoś tam trzeba zagaić i jak już tam się, wiecie, uda coś tam pogadać i tak dalej, no to starajcie się przed tą dziewczyną swoje najlepsze strony pokazywać, a nie najgorsze, czyli wiecie, nie imponujcie im w głupi sposób, bo taką inteligentną dziewczynę to tylko odstraszysz, jeśli będziesz hamem i po prostu zwyrodniałym prostakiem, to tylko dasz jej do zrozumienia tyle, że nic z ciebie w życiu nie będzie, a każda kobieta, pamiętajcie panowie, choćby dziewczynki to jeszcze, no nigdy wam żadna dziewczynka tego nie powie, tak, ale każda kobieta generalnie, genetycznie, biologia tak działa, każda dziewczyna jest przygotowana na to, by kiedyś zrobić gniazdo rodzinne. Kobieta szuka faceta, który na nią zarobi, który załatwi jej, który będzie na nią zarabiał, który będzie opiekował się nią, będzie mógł być dobrym ojcem dla dzieci. Kobieta organicznie szuka takiego, wiecie, mocnego faceta, dlatego, że właśnie chodzi jej o to, żeby ten ktoś, ten mężczyzna zapewnił jej kiedyś w przyszłości byt, jej dzieciom, żeby dobrze wychowywał swoje dzieci, żeby był wzorem dla swoich dzieci. Dziewczyna nie szuka pijaka kryminalisty. Dlaczego się te dziewczyny wszystkie interesują takimi pijakami kryminalistami? Ano dlatego, że one nie wiedzą, że taki ktoś jest... One myślą, że taki ktoś jest po prostu... On, z niego to coś będzie, bo on jest taki... Umie sobie załatwić miejsce w klasie i tak się umie rozbujać w tej klasie, jest taki super swag. To ten, znaczy w sumie wiecie co, ja mówię chyba o czymś takim, co mnie dotykało. Teraz jak sobie tak uświadomię, to może więcej jest teraz w szkołach może takiego czegoś, że ktoś jest takim bananem typowym, u mnie się to nazywało banan, ale może po prostu tacy, wiesz, że kasą szachtają, że są tacy bogaci, że mają wszystko wyjebane, może teraz jest taka postawa, no nie wiem, może są różne postawy. Koniec końców, kochani, chciałbym wam tylko i wyłącznie powiedzieć z tym wyrywaniem dziewczyn, żebyście nigdy nie udawali, nie próbowali załatwiać tego agresją, nienawiścią, popisywaniem się, tylko to słynne bądź sobą powiedzenie, to jest właśnie bądź dobry po prostu i staraj się wybierać mądre dziewczyny. A teraz do dziewczyn chciałbym trochę pogadać, bo generalnie dziewczynki to również są niezłe ziółka i to tak naprawdę w tych wszystkich młodszych klasach, to tak naprawdę w wieku 15 lat, to tak naprawdę dziewczyny powodują to i całe życie tak jest zresztą, że dziewczyny powodują tą agresję u chłopaków i to chłopaki się biją i zabijają właśnie dla dziewczyn i to one są prowodyrkami często różnych spin i one gadają, faceci się zachowują teraz w ogóle jak dziewczyny właśnie, bo zaczynają, ten internet to jest w ogóle tak strasznie niemęska sprawa, bo tutaj faceci potrafią się obgadywać przez czat jakiś na internecie, nie, pisać na siebie jakieś rzeczy, jakieś paszkwile wysyłać, to jest zupełnie niemęskie zachowanie, facet powinien mieć odwagę i taką cywilną potrzebę, że jak ktoś coś do mnie ma, to ja mu pójdę i dam w mordę. Oczywiście mówię tutaj o głupim zachowaniu, tak, ale głupim również zachowaniem jest wypisywanie na drugiego chłopaka jakiś, albo obgadywanie drugiego chłopaka. To jest dla mnie w ogóle tak pizdowate podejście do tematu, że ja nie umiem z czymś takim walczyć. Jak ktoś się zachowuje w ten sposób, to ja nie wiem jak z tym walczyć, bo to jest koleś, który zachowuje się jak kobieta. No ale pomijając ten fakt, do dziewczyn taka wskazówka. Jeżeli wy chcecie znaleźć dobrego faceta i chcecie, żeby ten mężczyzna kiedyś, żeby was kochał i szanował i żebyście nie skończyły najgorzej jak się da, tylko jakoś pozytywnie, to też pamiętajcie o tym, żeby być sprawiedliwymi przede wszystkim. Wy musicie być sprawiedliwe, tak? Jeżeli kobiety często szybciej potrafią załatwić różne problemy niż jak widzicie, że na przykład... jest, nie wiem, no, jest jakaś taka, wiesz, no, kobieta ma większą moc po prostu, bo właśnie zazwyczaj są w jakichś grupkach dziewczyny, nie, zresztą nie wiem, co do dziewczyn to nie mam żadnej rady, po prostu szanujcie się i nie oglądajcie się za takimi debilami, którzy albo udają, że mają hajs, bo mają hajs od tatusia i mamusi, albo z kolei z drugiej strony jeżdżą BMW i wymachują nożem na ulicy i to niech wam nie imponują tacy kolesie, niech wam imponują ci kolesie, którzy są szkalowani, którzy są wyśmiewani, którzy radzą sobie z tym za wszelką cenę, niech wam imponują kolesie, którzy może na pozór nie są zbyt hop do przodu, ale zawsze z takich ludzi, bo wiecie, w waszym wieku wydaje się, że już jesteśmy dorośli, że to już tak człowiek będzie wyglądał przez całe życie. Słuchajcie,
wy za chwilę z tego wszystkiego odpłyniecie, nie? To się wszystko zmienia. To zaraz jest tak, że kończy się szkoła, jakaś podstawowa, zaczyna się jakaś nowa szkoła, idziecie gdzieś na jakieś studia, zaczyna się dorosłe życie i wy totalnie tracicie te kontakty to i się zmieniacie. To nie będzie tak. Nie będzie tak. To nie będzie tak, że jesteście teraz tacy, jak jesteście, jak na przykład ktoś jest taki fajny w podstawówce, to on przez całe życie będzie taki fajny. Zazwyczaj jest tak, że właśnie na ludzi, jak się to mówi, na ludzi wychodzą ci tacy, te szare myszki w szkole, które są takie gnębione szare myszki w szkole. Ja pamiętam, taki chłopak był u mnie w szkole, który był ultra gnębiony, po prostu był tak gnębiony, że ja się dziwię, że to dziecko rzeczywiście nie dostało jakiejś chęci samobójstwa. No, był tak gnębiony ten chłopak, no ale nie było internetu takiego, żeby on, gdyby był internet, to podejrzewam, że w moich czasach ten koleś miałby straszne problemy, bo by go na pewno w tym internecie smarowali pięknie. Ale nie było tego internetu na szczęście, więc ten Grzesiu sobie poradził. Dzisiaj jest prawnikiem, kuźwa, od którego zależy wszystko praktycznie w jego województwie. I każdy się do niego łasi, prosi. Wiecie, to jest taka, jest mnóstwo bajek, brzydkie kaczątko i takie tam. Generalnie tylko i wyłącznie przez staranie się czynienia dobra możecie dojść do czegokolwiek, do wielkich pieniędzy, do sławy. Nie dochodzi się w sposób bandycki i w sposób, że komuś ukradniesz i będziesz miał. Nigdy nikomu nic nie ukradniesz, nikogo nigdy nie zabijesz. To jak kogoś zabijesz, jak komuś ukradniesz, to nigdy dobrze nie będzie. Jak coś załatwisz, komuś zrobisz krzywdę, na kogoś nagrasz film, to nigdy na tym dobrze nie wyjdziesz. Ten ktoś przez chwilę przez ciebie będzie miał przesrane, to prawda, zaszkodzisz mu. Przez chwilę będziesz tym, który umie zaszkodzić, ale koniec końców życie odwróci to w taką stronę, że zapłacisz za to strasznie srogo. Zawsze tak jest, zawsze tak jest. Mówię wam, ci ludzie, którzy mnie prześladowali, którzy starali się mi zrobić koło dupy, są teraz alkoholikami z niechcianymi dziećmi, a ja, kuźwa, żyję w dostatku, zarabiam sobie na tym, co kocham, robię sobie internet, zarabiam na tym, mam szczęśliwą rodzinę póki co i mam piękną kobietę, najpiękniejszą kobietę świata wyrwałem w ogóle i najlepszą, jaka była możliwa. No, po prostu nigdy nie sądziłem, że na taką osobę będzie mnie stać. Naprawdę, nigdy nie sądziłem, że taką osobę znajdę. Znalazłem kobietę swoich marzeń tylko dlatego, że życie mi jakoś to zweryfikowało się to, rozumiecie? Także namawiam was do tego, byście trwali pewnie siebie, trwajcie. Jeżeli na przykład ktoś z was jest prześladowany, cierpicie na jakichś pajaców, którzy was tam dosrywają wam albo starają się z was śmiać czy tak dalej, pamiętajcie, że lepiej jest nie próbować się mścić na kimś takim, życie się na nim zemści, naprawdę, uwierzcie mi. To jest strasznie trudno w to uwierzyć, bo ja też miałem z tym problem. Ojciec mi zawsze mówił, daj sobie spokój, zobaczysz, nie przejmuj się tym, zobaczysz sobie za parę lat, co się z tymi ludźmi wydarzy. Ja w to nie wierzyłem. No jak normalno, jak... Ojciec, nie dzieją się takie bajki w życiu, że... Mamo, nie dzieją się takie w życiu rzeczy, że nagle ten ktoś będzie miał... Ktoś się na nim zemści. Wiecie, ja miałem czasami ochotę zabić kogoś, kuźwa, za to, że się tak nade mną, na mnie pastwi. I naprawdę miałem myśli takie, że pójdę i go normalnie zaszlachtuję nożem, nie? I miałem taką agresję w sobie. Jakby był internet, to być może pisałbym na niego jakieś w internecie cuda. Ale na szczęście nie było internetu. Dopiero później był, ale jeszcze nie był tak rozwinięty. No, najbardziej co było rozwinięte to gadu-gadu, więc tam się jeszcze niewiele działo. Jak się tylko pojawiły te czaty popierdolone, to od razu te irce, gadu-gadu i tak dalej, to z miejsca zaczęły się robić syf, nie? Ale generalnie zawsze mi tak rodzice mówili, że ci, którzy prześladują, będą, zobaczysz ich w życiu spotka. Znaczy, nie mówili tego tak, żeby życzyli im źle, że ich w życiu coś spotka, tylko że oni w którymś momencie podpadną swojemu środowisku, coś zrobią takiego, że sami się wpierdzielą na minę. Słuchajcie, nie ma osoby, która mnie szkalowała w szkole. Nie ma teraz osoby, która chodzi po ulicy, która mnie obrażała i pastwiła się nade mną, żeby to nie był albo alkoholik, albo nieszczęśliwy człowiek bez ręki, albo narkoman. No słuchajcie, z wszystkim się stała jakaś tragedia w życiu. Pamiętam, był taki koleś, który się nade mną tak strasznie pastwił, ale tak strasznie, nie? Był taki koleżka, który był takim cwaniakiem typowym, że to nie był taki typek typowy, któremu można dać w mordę, tylko to była taka pizda, która krzyczała głośno i jak do niego szedłeś z pięścią, żeby mu przyjebać w ryj, to krzyczał proszę pana, był takim typowym, wiecie, takim, ja bym to nazwał konfidentem, był cwaniakiem, a potem wiecie, jak pokrzyczał, popłakał, a potem się odwrócił i mnie opluł, nie? I gadał na mnie straszne rzeczy.
to nagle teraz w życiu zdarzyło się mu tak, że przede wszystkim musi zarabiać rozwożąc pizzę w bardzo małej miejscowości, więc praktycznie nie ma za co żyć. A na domiar złego umarł mu brat, zabił się, jego brat popełnił samobójstwo. Brat, którego wiem, że bardzo kochał i zawsze był jego dla niego autorytetem. Ten ktoś teraz przeżył taką tragedię w życiu. Nie wiem, jak to jest. Czy to kieruje tym jakieś prądy międzyludzkie, czy kieruje tym jakiś Bóg, czy kieruje tym jakaś po prostu karma, w sensie, że chcemy komuś zaszkodzić, to popełniamy w którymś momencie błąd i to sami sobie i się to do nas zwraca. Nie wiem co decyduje, ale generalnie zawsze jest tak, że do tych ludzi, którzy próbują kogoś zniszczyć, wraca to. No. Chyba najlepiej wyszedł taki jeden, który został policjantem, jest krawężnikiem też w bardzo mojej miejscowości, też koleżka, który mnie bardzo szkalował, ale jemu się chyba najbardziej z tych wszystkich udało, bo został policjantem i się teraz z niego wszyscy śmieją, bo ktoś tam jest też komornikiem. Ale to słuchajcie, więc wszystko, co chciałem, tak się trochę rozgadałem na ten temat, bo bardzo mnie to boli i ja zacząłem internet typowo dla hajsu. Typowo po prostu skończyłem Akademię Teatralną, teraz wam troszeczkę, zaraz was poczytam na tym czacie, zostawcie jeszcze przez chwilkę wasze teksty do mnie, zostawcie jeszcze na chwilę, zaraz was przeczytam dokładnie wszystkich, pogadam sobie z czatem, ale jeszcze chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Zawsze... co ja chciałem powiedzieć? Boże. Kurde, no i wypadło mi z głowy, a fajną rzecz miałem mówić. Co ja chciałem powiedzieć? Drol drugi ojciec. Boże kochany, nie chciałbym mieć takiej opinii. Wolałbym mieć opinię... A, wiem, że jak skończyłem Akademię Teatralną, to praca w moim zawodzie była jakaś tam, ale była bardzo słabo płatna. Moi rodzice mają strasznie duże zobowiązania finansowe wobec banku i potrzebowaliśmy dużo pieniędzy. Ja tym aktorstwem nie byłbym w stanie tych pieniędzy mojej rodzinie przynieść. Po prostu na początku aktor zarabia bardzo mało. Gra mało i zarabia mało. Więc wykminiłem, jak to zrobić, żeby zacząć zarabiać wielki hajs. Najpierw wziąłem się za... To teraz zaczynam drugi temat, czyli jakie były moje początki na YouTubie. Zacząłem to z tym właśnie YouTubem typowo po to, że potrzebowałem pieniędzy. Ale po 5 latach szkoły teatralnej, po całym moim dzieciństwie, po całym moim wychowaniu, zawsze wiedziałem, że muszę robić na internecie coś, co będzie pożyteczne dla innych. Co będzie albo edukacyjne, albo dobre. Nigdy nie chciałem, mogę się zgolić na łyso i udawać bandziora i będę robił to najlepiej z tych wszystkich, którzy to robią do tej pory. Ale po prostu wiem, że taka postawa i na pewno na tym więcej hajsu bym zarabiał, chociaż wątpię. Chociaż właściwie to nie wiem, czy bym więcej hajsu zarabiał, bo robiąc to, co robię, nie mam aż tak potężnych zasięgów, jak co po niektórzy, a zarabiam od nich więcej. Koniec końców chcę wam powiedzieć, że nie ukrywam tego zupełnie, że wszystkim, na każdym konwencie, gdzie się tylko spotykam z jakimiś youtuberami, oni wiedzą doskonale, czasami ich to irytuje, ale ja mówię głośno i wyraźnie. Zacząłem YouTube'a, bo potrzebowałem pieniędzy. Ale od początku mój content nastawiony był na to, żeby nie krzywdzić i miałem wielkie różne problemy z tym związane, że próbowałem niektórym youtuberom wytłumaczyć, że słuchaj, nie rób takiej treści, bo mówisz do 10-latków, a oni się na mnie denerwowali i robili mi dramy. Ale teraz z czasem, z biegiem czasu zrozumiałem, że na internecie jest prawo, każdy ma prawo nagrywać co chce. Każdy ma, jest wolność słowa, nie można powiedzieć komuś, ty nie rób tego, bo tego nagrywają dzieci. Jeśli on ma to ochotę robić, ma takie sumienie, które pozwala mu to robić, że wie, że go oglądają dzieci, a on to robi, on może to robić. I nikomu nie wolno tego, nie wolno nikomu mówić, ty nie rób tego, bo ty jesteś gorszy. Każdy, kto nagrywa content na YouTubie, ma prawo prowadzić sobie swój kanał, jak mu się podoba i jak tylko chce. Natomiast... Potrzebny by był rodzic i potrzebna by byłaby szkoła i potrzebna byłaby wasza odwaga cywilna większa, żebyście umieli wybierać dla siebie treść w stosunku do... Nie kierować się tłumem, że banda debili wybiera taki content, to ja też wybiorę, bo inaczej będą się ze mnie śmiać. No ale schodzę tutaj na trochę tematy, znowu zmieniam temat. Koniec końców, robiąc internet... Zawsze starałem się tworzyć coś dla... Wiedziałem, że choćbym, nie wiem jak...
Krowo, dzień dobry, krowo, kochana, dziękuję ci bardzo za... Dziękuję ci bardzo za suba, bardzo się cieszę, strasznie się dziękuję za... Te subskrypcje bardzo mi wspierają mój kanał i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję bardzo, dziękuję ci bardzo, krowo. Jesteś 36. subskrybentem albo 36. subskrybentką. Nie no, daj spokój. Masz tutaj trochę, ty. Ty, rośnij. Musimy być równi. I to nie jest tak, że ja jestem taki dobry zajebiście, że ja to tak ten, że się... Słuchajcie, po prostu jestem dorosłym człowiekiem i świadomie podjąłem pracę w internecie po to, by może zrobić coś dobrego, może zarobić pieniądze. No i teraz okazuje się, że zarabiam bardzo dużo pieniędzy. Utrzymuję siebie, utrzymuję moją rodzinę, pomagam mojej rodzinie, utrzymuję mojej rodzinę, ale pomagam moją rodzinę utrzymywać. Wszystko to zapracowałem, gigantyczną pracę w to wkładam. Wiecie o tym, że ja swoje filmy tworzę. To nie są filmy nagrane OBS-em, które wrzucam potem. To są, ale oczywiście sam lubię oglądać materiały, które są nagrane lightowo i nie mam do tego żadnego problemu, tylko ja po prostu tworząc materiał na YouTubie zawsze starałem się tworzyć coś, co może jakimś dzieciom pomoże. Wiecie, no te moje bajki może nie są najlepsze, nie są najbardziej inteligentne, może nie są najbardziej jakieś super... To nie jest Disney, tak mnie nazywają w radiu, nie jestem polskim Disneyem. Jeszcze daleko mi do tego, bo moje bajki są płytkie i proste, ale jednak, kurde... Zawsze to jest jakaś fabuła, zawsze to jest jakoś lekko przemyślane, zawsze to czasami was wkręca bardziej, czasami mniej, ale zawsze jakoś jest ta treść, słuchajcie, jakaś taka, no zawsze Sid ma, słuchajcie, zawsze Sid walczy ze swoim problemem w taki sposób, w jaki ja bym chciał, żebyście wy walczyli ze swoimi problemami. Jak wiecie, Sid nigdy nie idzie z pięściami albo nie stara się jakoś zaszkodzić. On zawsze tego Wladimira, to jest wszystko moja nauka dla was, tak? Robię ten swój kanał z jakąś tam misją, wychodzi mi czasami z tego wielkie gówno, ale to jest przede wszystkim dlatego, że jestem sam w tym wszystkim. Nie mam za dużo, ja muszę sam zrobić scenariusz, muszę sam to wszystko nagrać. Często bardzo dziękuję w ogóle ludziom, którzy mi pomagają w tych moich nagrywkach, bezinteresownie totalnie. Często mówicie, no bo żeby nagrać taki materiał, to przynajmniej 4 osoby muszą biegać innymi kątami, żebym mógł mieć kamery z perspektyw i tak dalej, więc nie narzekam na to, że to jest ciężki kawałek chleba i tak strasznie mi po prostu trudno to nagrywać. Nie narzekam dlatego, tylko po prostu staram się. Chcę wam udowodnić, że się staram, no bo czasami mam wrażenie, że jakby nie widzicie tego do końca tak, jak ja bym chciał, żebyście widzieli, że się staram. No co, zeżre mnie. Uciekamy. No koniec końców, zawsze od początku przeszedłem tutaj po to, żeby zarobić hajs, ale ten hajs chciałem zarobić kontentem pozytywnym, takim kontentem dobrym dla populacji, dobrym dla moich widzów, takim kontentem, który nie szkodziłby, a pomagał. No i różnie to bywa, słuchajcie, czasami się spotykam z taką opinią, że jestem jakimś totalnym zniewieściałym debilem, który próbuje robić dla dzieci jakieś gówno, jakimś minecrafterem, jakieś takie rzeczy słyszę na swój temat. Nie reaguję na to totalnie, nie mam zamiaru nigdy na to reagować, bo nie będę się zniżał do poziomu po prostu kogoś takiego, kto nawet nie sprawdzi, co ja robię na tym kanale, czy żeby swoją opinię wyrazić, nie tego, ale to też mało jest takich opinii, nie ma dużo, dużo ludzi mnie docenia też, dużo youtuberów mnie docenia, dużo tego wszystkiego jest pozytywnego też, to nie jest tylko taka sama krwawica i tak dalej, więc ale fakt faktów, trochę się już zaplątałem, trochę już za dużo mówię, słuchajcie, trzeba było chyba was posłuchać. W każdym razie moje początki na YouTube wzięły się z tego, że po prostu potrzebowałem zarobić pieniądze i szukałem sposobu, jak zarobić te pieniądze. Znalazłem najpierw taką grę Battlefield Heroes i na moim koncie tesiaczek w tego Battlefield Heroes grałem, ale ta gra była, to coś jak teraz CS, czyli że bardzo szczelna, znaczy CS to już taki nie jest, ale tamto była taka bardzo mała ilość ludzi i ta bardzo mała ilość ludzi strasznie tą grę tak jakby traktowała. Vlad Rollercastera, dziękuję ci bardzo za wspieranie mojego kanału. Proszę bardzo, olejki dla tego pana. O, donacja! Donacja nowa! Kto wysłał donację? Krowa, 5 zł. Mądrze gadasz, krowa. Dziękuję ci, krowo, bardzo ci dziękuję za wsparcie. Jesteś moim subskrybentem. Napisz mi tylko, czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem, bo krowa to mi się kojarzy z chłopakiem, dziewczyną, nie wiem.
Outlast już był, ale jeszcze dzisiaj może będzie Outlast. Tylko ja się strasznie tego, nie wiem, ja sobie zmontuję z tego materiał jakiś. Ja tam się tak bałem tego Outlasta, że po godzinie przestaliśmy w to grać. Dokładnie Shadow. Dziękuję za olejki dla donacji. Słuchajcie, pamiętajcie o tym zwyczaju, że jak jest donacja albo subskrybent, to olejki dla tej osoby. Proszę o olejki dla krowy. Smarujemy brodę. Krowa, nie ma za co, jestem chłopakiem. No i dziękuję ci, krowa, bardzo serdecznie. Jesteś moim widzem od dzisiaj. Super, cieszę się bardzo. Więc kochani, nie wstydźcie się być, nie wstydźcie się być po prostu pewnymi siebie ludźmi. Pamiętajcie o tym, że te wasze dziecięce przygody, które teraz macie, one zaraz znikną. To będzie po prostu tak, że o tych towarzyszach, którzy teraz was gnębią albo nie gnębią, po prostu zapomnijcie. W dorosłym życiu ci ludzie znikają totalnie. Nie mam kontaktu z nikim z mojej podstawówki. Szkoda, bo w sumie tam było kilka bardzo fajnych osób, ale no nie mam kontaktu, bo po prostu tak życie pokierowało. Ja mieszkam w Warszawie, w centrum Warszawy, wynajmuję piękny dom, tworzę na YouTubie filmy, zarabiam sobie pieniądze, a ktoś układa kostkę w Ostrowcu i dlatego nie mam z nim kontaktu w tej chwili. No po prostu życie się rozjechało, zrobiło się tak, jak się po prostu stać miało. No. Natomiast jeszcze jedną rzecz wam chciałem powiedzieć, moi drodzy. Internet można wykorzystać w drugim kierunku, w drugą stronę. Możemy tym internetem, to jest broń, którą możemy wykorzystać do zabicia kogoś, a możemy wykorzystać tą broń do pomocy komuś. I na przykład bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają wszelakie akcje charytatywne na internecie. To są akcje, które powinny być częściej. To powinny być akcje, które są... Możemy... Wiecie, to jest tak, że... Wy w internecie, już nie mówię do youtuberów, ja mówię tu o was, że wy w internecie możecie sobie pomagać, tak samo jak sobie przeszkadzacie, jak się obrażacie nawzajem w internecie, tak możecie komuś pomagać w tym internecie, możecie stać się jego wyspą nadziei, gdyby na przykład ten, który się tam zabił, ten chłopak, który się zabił, przepraszam, że nie pamiętam, jak on miał na imię, gdyby on na przykład w internecie znalazł kogoś, kto mu, jakiegoś przyjaciela w internecie, to być może się by nie zabił, bo miałby kogoś, kogokolwiek. Ale nie miał. Był sam, totalnie sam. Chłopak gdzieś ze wsi, wiesz, ubierał się normalnie, dbał o siebie i nagle postanowił się zabić, bo wieśniaki go szkalowały, no. No, kuźwa, no po prostu patola taka szeroko, przez wielkie P, no nie? Dobra, słucham teraz was, słuchajcie, napiszcie mi teraz, co myślicie, napiszcie mi, co chcecie mi napisać, nie będę wam mówił, co macie mi pisać, napiszcie, co po prostu... O, jestem na 10. miejscu, jak miło. Wojtas jest fajnym youtuberem, bardzo content Wojtasa lubię. Co tam, Droll, błagam, ważne, do której live? Do której live? Ojej, nie wiem, dzisiaj jest niedziela, jest całkiem chłodno się zrobiło, jest godzina 20. Powiedzmy, że do 21 na pewno będzie live, a potem to nie wiem. Ja mam 13 lat i od 3 lat mam dziewczynę, dzięki temu, że jestem sobą. Ja nie wybierałem sprzedajnych dup, tylko znalazłem dziewczynę, która dzieli moje poglądy. No bardzo, bardzo ci, bardzo się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ojejku, jak mnie wchłania. Żółty zjada żółtego. Niestety. Mądrze mówiłeś. Dziękuję bardzo. Na tych live'ach i rozrywka, i nauka. Dziś live... Chcecie tego Outlasta, podejrzewam. No dobrze, zaraz zagram jeszcze w tego Outlasta. Jezus Maria. Ja cię kręcę, ludzie. Ja bym tak po godzinę dziennie w tego Outlasta. Mój rekord w Outlasta to jest godzina na razie. Na tym live'ie zrobiłem i ja po prostu nie wiem, czy ja bym dał radę dalej. Jak zacząć z YouTube'em? Michał, ja też byłem gnębiony w podstawówce gimnazjum, ale teraz jestem w technikum i mam dużo kolegów, którzy mnie lubią, bo są normalni, a nie szpanerzy jak to mówiłeś. No widzicie, to jest tak, że wiecie, zaraz się podstawówka kończy, gimnazjum się kończy i zostaje tylko brud. Albo właśnie nie brud, tylko to, że byłeś gnębiony, nie? I nagle odkrywasz świat i myślisz sobie, kurde, jednak jestem w inteligentnym gronie, bo zawsze taka osoba gnębiona ucieka do osób inteligentnych, a taki debil to pójdzie do debili, no i będzie kurwa murarzem i będzie wiercił w ścianie, no. Oczywiście nie mówię, że murarz to jest zły zawód. Sam dużo w budowlance robiłem, od czegoś trzeba zacząć, ale wiecie, mówię o takim stereotypowym kolesiu, który na przykład, są murarze i są murarze. Mam tutaj za ścianą murarzy, którzy budują wieżowce i zarabiają, podejrzewam, taki hajs.
Więc ja nie mówię tak, nie chcę obrazić tu zawodu, mój tata jest mechanikiem samochodowym, więc ja wiem, ja nie obrażam zawodu, broń Boże, tylko znaczy, powinienem się puknąć w głowę, żadna praca nie hańbi, o to mi chodzi, ale generalnie, wiesz o czym mówię, jak mówię murarz, taki typowy, kuźwa, są tacy, są murarze, a są murarze, nie? Są fachowcy, a są tacy, wiesz, kurwa Zenek, chodź kurwa, najebiemy się. Wiesz, są tacy też murarze, nie? Dobra, w szkole jest dużo kozaków i... Ej, no trzeba tego mubota uspokoić, bo on cały czas spami o Outlaście, no. Ty nie możesz tego mubota ustawić, Krystal? Boję się tego ruszać podczas live'a, że coś ci wali i tak dalej. Nie, no ale dobra, usunę to sam. Dziś live'a ten wywalam. W ogóle, kochani, chciałbym, żebyście też... chciałbym, żebyście podziękowali, słuchajcie, tymi. Teraz poproszę o to, żebyście podziękowali olejkami Krystalowi, który tutaj ze mną jest na... który jest tutaj ze mną na TeamSpeaku i jak tylko robię live'a, to mi pomaga. Krystal się dopiero uczy być moderatorem, tak jak ja się uczę być streamerem, ale stara się chłopak i naprawdę mam nadzieję, że się z nim dobrze dogadujecie na tym czacie i mam nadzieję, że będę mógł kiedyś Krystalowi jakoś też go wesprzeć finansowo za to, że mi pomaga tak na tym live'ie i bardzo bym chciał, żeby w ogóle... Lubię zawsze mieć takiego moderatora, pamiętacie, że ja zawsze miałem takiego moderatora czołowego. Kiedyś był też taki moderator, w sumie Sid miał. No i Fanki, nasza kochana, jest też tutaj, która jest... Fanki to jest... I'm So Fanki to jest dziewczyna Bunga, który też podejrzewam ma teraz live'a, na pewno już ma live'a. I Fanki na dwa czaty jedzie, także w ogóle ona to wymiata tak moderowanie, że jest masakra. Ale Krystalowi tu chciałem bardzo podziękować, bo od początku jak zacząłem streamować bardzo mi pomaga. I naprawdę cieszę się, że mam, że też jakby... No, cieszę się, że jest sporo ludzi w ogóle fajnych. W ogóle widzicie, dzisiaj ten czat jest dzięki tym Krystalowi, dzięki Funky i Krystalowi ten czat jest coraz bardziej ogarnięty. Mówi się, że najlepszy czat ma Bungo21 i rzeczywiście tak jest. Bungo ma naprawdę takich ludzi epickich, że czat Bunga to jest w ogóle superkulturalna społeczność. Ja zazdroszczę Bungowi tego, że tak tych ludzi sobie wychował, można powiedzieć. No może nie wychował, ale nazbierał takich ludzi, którzy są inteligentni, wiecie. Ludzie Bunga wiedzą, że spamienie o grę, takie bezmyślne, niesłuchanie tego, co ten... No po prostu, wiecie, to jest kwestia tego, że Bungo już długo robi te live'y i wokół niego zebrała się grupa ludzi, która bardzo go lubi. No sam go oglądam, wczoraj w ogóle zasypiałem przy Bungu. W ogóle polecam bardzo serdecznie live'y Bunga, ponieważ słuchajcie, jeżeli chcecie taką typowo post-apo, klimat post-apo, albo klimat horrorów, albo klimat takiego dobrego grania w gry, słuchajcie, takiego czystego gamingu, nie? Jeżeli po prostu potrzebujecie czasami pooglądać takiego radia, typowego internetowego radia, bardzo serdecznie polecam mój kanał i Bunga. Ja będę z nim bardzo współpracował i bardzo staram się... Bungo to jest w ogóle, słuchajcie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wszyscy się tak jarają JJ Jokerem, że JJ Joker jest pierwszym w ogóle i tak dalej, bo JJ Joker jako pierwszy zaczął nagrywać Minecrafta, ale moi drodzy, Bungo, i to wam powie każdy, zresztą zobaczcie to, Bungo jest pierwszym let's playerem w kraju. Może pierwszym z trzech, nie wiem dokładnie, który tam, można się dniami tam licytować, który pierwszy, ale pierwszym dalej uprawiającym ten zawód jest Bungo i tam był Karolek95, był jednym z pierwszych, ale pierwszy był Bungo i słuchajcie, ten gościu sobie wypracował już taki klimat na tych swoich live'ach, że wiecie, czysty gaming, pozbawiony jakichś nachalności w stylu subuj, lajkuj, tak jak u mnie, nie? Że ja mówię wam, kurwa, dawać pieniądze, wysyłać SMS-y, właśnie, co tak mało SMS-ów? Dzisiaj w ogóle prawie SMS-ów nie ma, halo, jak ja sobie ślub zorganizuję? Dwa subskrypty ogarnęliście fantastycznie, bo jest followów 271 na 200, suby 2 na 2, więc git, wygraliście, ale ja muszę wam chyba podnieść poprzeczkę, powinno być co najmniej 5 subskrypcji. Muszę jakąś dla subów znaleźć jakąś nagrodę, ale u mnie jest komercha, ale u Bunga tego nie znajdziecie. Bungo jest po prostu
jego widzowie sami wiedzą, że trzeba wpłacić, sami jamów. Kochani, no nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale jeżeli potrzebujecie solidnego streamera, naprawdę w dobrym wydaniu, to Pan Bungo jest genialny. Jest genialny, jest klimat, jest wczutka, można sobie wziąć herbatkę, siąść, zobaczyć, jak się ten czat tam zachowuje. Sam bardzo chciałbym mieć kiedyś taką widownię. Mam nadzieję, że stworzę swoją osobą, jeśli mi coś nie odpierdzieli, bo ja też jestem pojebany leciutko. I przepraszam za słownictwo, ale ja czasami potrafię się zdenerwować na widzów, potrafię zrobić też coś na złość. Zaraz mi karma łapie to od razu i wiecie, i wraca do mnie. Ja lubię czasami się z wami podroczyć generalnie, ale... O, brodersik, no nie dawaj się zjeść. Ale cóż wam powiem, no chciałbym, żebyśmy na tych live'ach, będę robił live'y codziennie przez całe wakacje, chyba wyjadę na jakieś wczasy, więc wtedy nie będzie live'ów, ale będę starał się, jak tylko jestem w domu i tylko żyję, to będę starał się robić live'y, więc na przykład jutro o godzinie 16 również jest live, o 18, dobra? Nie o 16, o 18, zróbmy jutro live'a o 18, bo kurczę, boję się, że znowu będzie taki upał i nikt nie przyjdzie na live'a, bo po prostu będzie za gorąco, więc zróbmy sobie jeden live o 18, tak jak dzisiaj, chyba 18 to jest lepsza godzina. Ja mam kolegę, którego podziwiam, bo nie należy do bogatych ludzi, też jest trochę biedny i wszyscy z niego śmieją. Słuchajcie, ludzie, tygrysku, ludzie w ogóle, często tacy gnębieni ludzie stają się, jak wiecie, to gnębienie to ludzi szlifuje, jak wiecie, jak na przykład wszyscy jesteśmy, jak się rodzimy, takim nieoszlifowanym diamentem, takim węglem. Ja to porównam wam. Wszyscy, jak się rodzimy, jesteśmy takim węglem, bo człowiek jest generalnie stworzeniem z węgla. I jak wiecie, diamenty pochodzą od węgla, diamenty to jest węgiel. I budzimy się, wychodzimy z łona matki jako taki węgiel. I te osoby prześladowane szlifują ten swój węgiel i doprowadzają do tego, że stają się takimi diamentami. A ci ludzie, którzy gnębią, którzy są takimi chamami i takimi JP kurwa do przodu, że jakbym na niego piernął, to by się taki ktoś zesrał w rzeczywistości, ale w internecie to jest taki hura bura, dzikie węże, będę kurwa łapał łabędzie, to taki ktoś po prostu zostaje tym węglem, zostaje kuźwa tą cebulą, rozumiecie? Cebula ma warstwy. Może inaczej, porównam to do cebuli. Rodzimy się jako taka mała cebulka, rozumiecie? I te osoby, które są gnębione, to tak się obierają z tej takiej żółtej skórki cebulowej i powstaje taka biała, piękna cebulka, nie? A te takie cebulaki, które gnębią, zostają w tym kuźwa, wiecie, w tej cebuli, nie? W tej grubej warstwie tych takich... Rozumiecie, nie? Droll, Wilson, jeżeli jestem lubianym gościem w klasie, ale nikomu nie przeszkadzam, jeżeli jesteś lubianym gościem w klasie, nikomu nie przeszkadzasz i nie klniesz, jesteś bardzo kulturalnym człowiekiem, to najprawdopodobniej wyjdziesz na ludzi. Jest jeszcze tylko jeden taki rzecz, że często tacy ludzie, którym jest dobrze w klasie, zapominają o tych gnębionych. Rozumiecie? Że wam jesteście lubiani, jest spoko, jest chill out, nie? Nam nic nie grozi, ale siedzę cicho, żeby czasami się na mnie nie skupili ci źli. A tego Jasia, kuźwa, z jakiego... Jezu, nie Jasia, w sensie... U mnie się mówiło, jakby mały taki Jasio, nie? Teraz mamy trochę inne pojęcie, bo jest Jay Dobrowski, który jest... Nie o nim mówię. Jakiś Krzysio, Jasio, Michaś siedzi w klasie, on jest gnębiony, a ty jesteś bardzo lubianym człowiekiem, ale nie zwracasz na niego uwagi, to też jest niedobre. Ty właśnie, jak jesteś lubiany, powinieneś powiedzieć, ej, kuźwa, weźcie, zostawcie go, o co wam chodzi, nie? Wiesz, powinieneś tak zareagować. Ja zawsze się starałem coś takiego robić i zawsze dostawałem bęcki. Ale widzicie, ja zawsze tak, nie jestem idealnym człowiekiem, jestem leniwy, mam dużo różnych błędów w życiu, jak każdy, ale zawsze, kuźwa, mam taki kręgosłup moralny, który nie pozwala mi nie zwracać uwagę na, nie pozwala mi przestać zwracać uwagi na ludzi gnębionych, na ludzi, którym jest potrzeba. Czasami potrafię pójść trochę, polecieć trochę w życiu po bandzie, w sensie sobie zrobić, mam takie rycerskie postępowania po mamie i po dziadku moim, podejrzewam. Mam takie rycerskie zachowania, wiecie, że temu pomogę, a sobie czasami na przykład zaszkodzę. Ale nigdy nie miałem na przykład, nie rozumiem takiej, jestem bardzo zazdrosnym człowiekiem. Od razu wam mówię, jestem zajebiście zazdrosnym człowiekiem. W sensie zazdroszczę w taki sposób, że
strasznie chciałbym na przykład coś mieć, coś umieć. Nienawidzę się na przykład za to, że czegoś nie umiem, a ten ktoś inny na przykład to ma i to umie. Mam takie napady zazdrości, mam coś takiego, że kurde, zazwyczaj atakuje się i właśnie, i mam ten schemat, który w momencie, kiedy ja łapię zazdrość, to atakuje siebie. To jest bardzo źle, w ogóle zazdrość to jest strasznie zła cecha, ale jak już ją masz, to lepiej, żebyś ją miał w takim wydaniu, jakim ja mam, czyli że jak ja komuś zazdroszczę, to siebie atakuję, mówię, czemu ty jesteś kuźwa takim gównem i nie masz tego, co on ma, patrz, on jest super taki, siaki, owaki i siebie gnębię, rozumiecie? Ale mam, są ludzie, którzy gnębią kuźwa, bo są zazdrośni, to gnębią kogoś za to, że są zazdrośni, za to to bym normalnie kastrował, nie? Za takie zachowanie to bym bił w ryj. Serio, to jest najbardziej, to mnie najbardziej wkurza. Ja byłem gnębiony i odpychany moich rówieśników od najmłodszych lat. I gnębienie dzisiejsze gnębienie. I to, co działo się w młodszych latach, Wolski Bez pisze, że to, co działo się za jego młodu, bardzo go zahartowało. I widzicie, nawet tu mi ktoś potwierdza na czacie, że po prostu wyjdziecie na... Nie tego. A ci, co są na czacie, którzy gnębią w szkołach, to drolu wam mówi, kuźwa, że będziecie mieli ciepło. I to nie są żarty, i to nie są groźby. Żaden człowiek wam nic nie jest w stanie zrobić. Tylko ci, którzy siedzą na czacie, a gnębią kogoś w szkole, to zazwyczaj to są ludzie bardzo nieszczęśliwi, którym trzeba pomóc. Jeżeli ty nie dasz sobie pomóc, tylko będziesz dalej gnębił kogoś, to życie ci tak cię osra życie, uwierz mi, tak cię życie osra, że będziesz do końca życia nie rozumiał, co się z tobą stało. Do końca życia będziesz zagubionym, prostym człowiekiem, cebulakiem, który nie będzie chodził w sandałach i w skarpetach i nie będzie czaił, co się w jego życiu wydarzyło, że jest beznadziejny. Życie cię osra. Jeśli jest na czacie ktoś, kto... Wy w własnych sercach wiecie najlepiej, jeżeli jest ktoś, kto po prostu zaszkodził kiedyś jakiejś osobie albo skrzywdził kogoś, to ty to wiesz i uwierz mi, że to nie jest tak, że jesteś złym człowiekiem i nienawidzimy cię. To jest taka sytuacja, że ty najprawdopodobniej jesteś niedoceniany, gnębiony przez swoich najbliższych, najbardziej ludzi, którzy najbardziej są twoimi, no nie wiem, przez rodziców najczęściej, albo przez rodzinę, jesteś odrzucany, jesteś po prostu znienawidzony przez twoją najbliższą i się wyżywasz. Ale wyżywanie gówno ci da. Właśnie znajdź pomoc, stary, znajdź pomoc. Ta osoba, jeżeli gnębisz, to znajdź pomoc dla siebie. Naprawdę, dla siebie poszukaj pomocy. Bo jeśli kuźwa masz potrzebę kogoś gnębić, to znaczy, że z tobą jest coś nie tak. Czaisz? No. Czaisz? Taka jest prawda, nie? Nagrasz kiedyś FIFA? A mogę w sumie teraz w FIFA pograć, jak macie ochotę. Krystalku, słuchaj, ankieta by się przydała. Dasz radę? Jup. Słuchaj, potrzebuję zrobić taką ankietę. FIFA... No, powiedz mi, kiedy będziesz mógł wpisywać. Już. Jakbyś został prezydentem albo kimś ważnym, to spokojnie mógłbyś przemawiać do młodzieży i ludzi. Jestem aktorem, przemawianie dla mnie nie jest żadnym trudem i dlatego też prowadzę kanał na YouTubie, bo wiem, że umiem przemawiać i wiem, że umiem właśnie dobrze wpływać na młodzież, dlatego też stworzyłem kanał na YouTubie, więc dziękuję za pochwałę, ale prezydentem to ja bym nie mógł być, bo ja nie umiem liczyć, matematyki nie umiem. Spokojnie, zrobimy ankietę teraz, w jaką grę zagrać następną. I zaraz odpowiecie mi w ankiecie, w co mam zagrać. Kochani, suby! Kochani, kto chce kupić suba? Ja powiem, dlaczego się opłaca, żeby kupić suba. Słuchajcie, kto ma na suba, ale nie chce kupić, bo się na przykład waha, że po co mi ta subskrypcja. Jeśli ktoś taki jest na czacie, proszę, niech teraz napisze. Ja cię przekonam do tego, żebyś kupił suba. Nie, serio, bo jak robi się, ja pracuję tymi live'ami, wspierajcie mnie finansowo, please. Żebram, jestem świetnym żebrakiem. Zarobiłem przez 4 dni 200, no. O! Najlepszy YouTuber, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo, drogi widzu. Proszę, olejki dla donata, olejki idą, pamiętajcie. Olejek dla ciebie, kochany widzu. Olejek za wspieranie kanału, bardzo dziękuję. O, jest sporo osób, które chciałyby kupić suba, tak? No dobrze, moi drodzy, słuchajcie.
są pewne przywileje subskrybentów na moim czacie. Przede wszystkim bardziej was zauważam. Na przykład z pamięci mogę wam powiedzieć kilku moich subskrybentów. Tych, których kojarzę, ale się teraz wpieprzyłem, Boże. Czy będę umiał powiedzieć... Nie wiem, czy powiem dokładnie, jakcy są moi subskrybenci, ale nie wiem, czy będę niki nie przekręcał, ale na przykład tak. Jest ktoś, kto się nazywa... nie piłka... jest Tygrysaner, podejrzewam. Jest Koparka chyba, nie? Koparka jest Krystal, nie? Koparka. Jest Ice Funky. Jest Wiciu, bodajże. Jest ktoś, kto się nazywa Shadow coś tam. O, Shadow i przyleciał do mnie Shadow. Jest... jest kilka... No dobra, nie będę się popisywał, ale ja was zapamiętuję wzrokowo subów. Przepraszam, Team of Drollu, on jest od niedawna subskrybentem, dlatego już się uczę. Team of Drollu, Kinimo, Team of Drollu i napisz... I Krowa, no dzisiejszy subskrybent. Zapamiętuję was, czasami włączam czata tylko dla subskrybentów. Możecie dodać mnie na Steamie i mam z wami kontakt lepszy. No i generalnie wspieracie mój kanał. Jeśli macie możliwość kupienia subskrypcji, wydania 15 zł, to uwierzcie mi, że mi to strasznie wspiera mnie i w tworzeniu tego mojego kanału streamerskiego, nie? Także zachęcam was bardzo do kupienia tej subskrypcji, ponieważ przede wszystkim wspieracie mój kanał. To jest tak naprawdę, nie będę wam ściemniał, po prostu najbardziej w ten sposób wspieracie mój kanał. Donatami też bardzo wspieracie mój kanał, ale najbardziej subskrypcjami. Mam już 63 subskrypcje, nie mam na co narzekać. To jest też już spoko kwota. W sumie wiecie, bardzo chciałbym codziennie streamować, ale jeśli macie po prostu, żeby kupić tego suba, to bardzo się cieszę. Aha, no i jest jedna bardzo ważna rzecz. Suby dostają paczkę modów Seeda, minecraftową, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. I mogą dodać mnie na Steamie, jako do znajomych Steama dodaję swoich subskrybentów. I no jak się ma mnie na Steamie, to tam można napisać: Tygrysku, ty nie miałaś suba. Czy tam nie miałeś, a teraz już masz. Tygrys, jesteś moim 64. subskrybentem. Uwierzcie mi, że wiem, jak strasznie dużo kosztuje was danie tego suba. Czasami jesteście bogaci, ale leniwi, ale czasami naprawdę nie macie za dużo na tego suba. Olejki dla tygrysa, ale po prostu zwyczajnie czasami jesteście bogaci i wam się nie chce, a czasami jesteście biedni, a dajecie te 15 zł. Bardzo wam dziękuję za to i naprawdę postaram się jakoś, im dłużej będę robił te live'y, tym coś na pewno, jak was tutaj rozpoznam na tym czacie, będę się z wami coraz częściej widział. Nie miałam. Tygrysek to jest dziewczyna, więc już masz. I generalnie będę się z wami starał jakoś, jakąś tutaj... Shadow, dziękuję ci bardzo za olejki dla suba. Dziękuję, kochani, bardzo wam serdecznie. Dobra, zrobiłeś tą ankietę do gry? Misiaczku, no wiem, już ci mówię, ale już jesteś otworzony, tak. Masz, tak? Dobra, to tak, wpisujesz tak, FIFA, NBA, wpisz tego, Tikon, Rollercaster Tikon, napisz Rollercaster, Roller Coaster, będziesz sobie dowiedzieć. Outlast. Nie wpisuj Outlast. Nie, bo wybierzeć Outlast. Dobra, wpisz ten Outlast. Ej, ludzie, ale ja nie mam siły na Outlast. Ale dobra, wpisz ten Outlast. Oh, fuck it. Jakbym miał w Outlasta grać znowu, to bym się posrał. Pod ostatnią kolumnę. Dobra, daj pod ostatnią. I co jeszcze byście chcieli oprócz Outlasta? Karaoke wpisz. Wymyślajcie to jeszcze, co wpisujemy w ankietę. Co jeszcze ja mam za gry? Wiesz co? Mam taką grę... Czekaj, dajmy konkurencję Outlastowi, dajmy Minecraft. I
I co oni jeszcze napiszą? NBA już wpisaliśmy. Outlast, kuźwa, ja czuję, że ten Outlast wygra, ale będę miał lipę. Fuck it, tylko nie Outlast. CS-a to nie chcę, ludzie, bo ja w CS-a wtedy w czat nie patrzę, tylko po prostu na CS-a patrzę, a nie w czat. Ja nie lubię tego CS-a, szczerze powiedziawszy. Tam się ludzie wyzywają, nie mam ochoty w to się bawić. Lego wpisz. Lego wpisz, ale słuchaj, wpisz Lego Worlds. Nie Lego ten, tylko Lego Worlds. Może pobudujemy w Lego coś. Lego jest takie bardziej... Można pobudować i w ogóle jest sponio. Nie mam Battlefielda, niestety. Ale BF-ka może bym pocisnął. Battlefield Lego, dobra. I mam Simsy chyba. Mam Simsy, słuchajcie, chyba. Czekajcie, sprawdzę, czy mam Simsy, czy nie ściemniam. Aha, Simsy są. Mam Simsy. I wpisz Simsy. Five Nights at Freddy's to nie, dziękuję bardzo. Ja bym umarł na tej grze. Starczy, dobra. I dawaj tą ankietę na tego. Dawaj ją na czat. Karaoke, może byśmy troszkę pośpiewali. Karaoke, mały drulko, sterek tam sobie biegnie i zdechłem. Dobra, już patrzę tą ankietkę. Będę teraz ją... Nie! Ludzie! Please! Zlitujcie się, nie, tylko nie to. Dobra, nie mogę was prosić, żebyście się zlitowali. Jesteś najlepszym youtuberem, jakiego znam. Dziękuję ci bardzo, nieznany człowieku. Napisz na czacie, kim jesteś. Olejki dla tego pani albo pana. Dziękuję ci strasznie za wspieranie kanału. Taka piątka to jest naprawdę dla mnie wiele znaczy. I dajesz mi wielkie szczęście, wpłacając takie pieniążki. Dziękuję ci strasznie. Dobra, Outlasta będzie trzeba będzie pewnie odpalić. Ale nie, jest Outlast i Minecraft i Lego Worlds. Ja bym to Minecrafta, słuchajcie, bym ponagrywał z Bungiem jutro. Jutro na live by był Minecraft z Bungiem. Nauczyłbym Bunga grać w Minecrafta. Pierwszego let's playera w Polsce nauczyłbym jedynej gry, w którą nie grał, Minecraft. Odśwież wyniki. Dobra, jesteście chamami totalnymi. Przepraszam was, ale jesteście kurde... Nienawidzę was. Chcecie, żebym umarł, tak? Chcecie, żebym umarł, zdechł. Naprawdę tego chcecie? Chcecie, żebym zginął? Kuźwa, nienawidzę was. Nienawidzę was, dranie podłe. I błagam, weźcie ten Minecraft. Weźcie Minecraft, proszę. Albo karaoke, patrzcie, ile jest jeszcze fajnych rzeczy. FIFA, NBA nikt nie chce. Lego Worlds, możemy pobudować w Lego, jak w Minecrafcie pobudujemy. No błagam. Dobra, uwaga, liczę do 10 i wynik, jak odliczę do 10, ostateczny będzie wynikiem ostatecznym. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Outlast. Come on. No dobrze, Outlast. Nice klient, nas pan. Mówicie Outlast, ja gram Outlast. Nice klient, nas pan. Outlast. O mój drogi panie. Outlast. Ale jutro na Minecrafta obiecajcie mi, że jutro na Minecrafta przyjdziecie na 18. Obiecajcie mi, jutro na Minecrafta przychodzicie. Please. Proszę, macie mi obiecać, że jutro przyjdziecie do Minecrafta. Za tego Outlasta dzisiejszego.
Oh my god. Trzymaj się tu, Turbox. Nie banuj takiego Turboxa. Turboxie, to nie musisz pisać no to narka, tylko się pożegnaj ładnie, nie? To chyba było przekleństwo. Aha. Dobrze, to takiego przekleństwa to banujemy. Dobra, obiecujecie? Dobra, no to jutro przychodzicie, ja uczę Bunga grać w tego. A teraz, o Jesus, a teraz nic nie pozostaje mi innego, jak tylko, kuźwa, odpalić tą posraną grę. Raz. O Boże. God damn it. No to kochani, jedziemy, co? RIP, Michał RIP. Dobra. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału. Olejek dla tego pana albo pani. Olejek dla tej pani albo dla pana. Olejek dla ciebie, mój drogi wspieraczu. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam ślicznie. Odpływamy w magię przerażającej gry, która być może o tej godzinie doprowadzi mnie do zawału. Ale dobrze. Czego się nie robi, kuźwa, dla kasy. Wszystko dla kasy. Gram w te gry. Dostaję zawału serca po to, byście wysyłali mi pieniążki i po to, byście mieli dobrą zabawę. Rozrywka to bardzo dobry zarobek. RIP, kochani. RIP dla Michała. Riperinio, jak to mówi pan Bungo. Jestem znowu w tej posranej grze. Sprzedał się! Sprzedał się! Sprzedał się! Dobra, ale najpierw mi napiszcie, co ja mam tutaj, bo ja tak, muszę otworzyć trzy wajchy, tak? Ale te trzy wajchy znajdują się w tych piwnicach, powiedzcie mi. Kurwa, czemu ja nie mam ładowarki? Powiedzcie mi, czy ja otworzyłem już, ci co byli na początku live'a, czy ja otworzyłem już jedną i to teraz muszę otwierać wszystkie? Oh, fuck it. Tak, wszystkie są w tym, dobra. A czy jak otworzyłem wszystkie, mówcie. O Boże, żeby tylko to przejść. Wszystkie musisz od nowa, aha. Dobra, spokojnie. Gdzie jest ta pierwsza? Ona była gdzieś. No fuck it.
Okej. Okej. Dobra, ona jest tu, ja jeszcze sobie tutaj szukam. Czy to nie jest bateria? Dobra. Szafki. Okej. Musisz biegać tak, aby je otworzyć. Potem wchodzisz do tego głównego urządzenia. Musisz biegać, ale ja nie wiem, gdzie są następne. O Boże. Jezu, mnie wystraszyłaś. Dzięki, wystraszyłeś. Dasz radę. Hana Siaka. Dziękuję ci bardzo za wspieranie dla niej. Olejek, kochani, olejek. Wszystkie suby i wszyscy suby wysyłają olejek dla tej osoby. Nowy zwyczaj. Dobra. O kuźwa. Oh fuck! Te drzwi i te drzwi. Dobra, tu są dwoje drzwi. Czaję. Muszę włączyć ten, dobra. Muszę włączyć ten. Okej. No co ty, szmato? Fuck it. No nie, weźziesz się stąd, no. Czekaj, uciekaj. Dobra, ostatnia jest wajcha w tym pomieszczeniu, w którym on wychodzi. Damy radę. Teraz damy radę. Zapraszam wszystkich, którzy boją się tak jak ja tej gry, ale już jest spoko. Tu już wiemy, że on wyskakuje, tu wiemy, gdzie są te dwie wajchy. Dobra, spokojnie. Robimy tak, wjeżdżamy tu. Ciach, tu są szafki, dobra, tam też są szafki na pewno. Wjeżdżamy teraz tu. I wjeżdżamy teraz tu. Odpalamy to i do szafy. Kuźwa, tu nie ma szafy. Tam są szafy. Dobra. Okej, i cisza. Boże, kochani. Kochani, kocham was, że jesteście tu ze mną. Bardzo dziękuję. Oh my god, otworzył skrzynkę obok mnie. Idź sobie. Okej.
Poszedł. Poszedł. Ja też się straszę. Jest taktyka, tak jest. Tam jest. Jesteśmy w tym pomieszczeniu, w którym trzeba to otworzyć. I teraz powiedzcie mi, czy to jest w tym pomieszczeniu. Powiedzcie mi, czy ta wajcha jest w tym pomieszczeniu. Jest tutaj, jest tutaj. Spierdzielaj sobie stąd. Idź sobie stąd. Trzecia... Trzecia była przy nim? Co to znaczy? To jest tutaj? Pytam was o coś. Czy to jest tu? Nie wiesz? Nie wiecie? Dobra, YOLO. No gdzie jest ta gówniana? Łajzo podłam, dobra. Dobra. Słuchajcie, nie mam na to nerwów. Sorry, jest. Widzę, że wy też nie macie na to ochoty zbytnio. Nie gadaj, że on może wyłączyć te wajchy. Nie, dobra. Dobra. Słuchajcie, jest za późna godzina, żeby was tak straszyć i siebie. To jest niedobre przed snem. Machnijmy sobie fifkę. Co wy na to? Jezu, kochanie, jak mnie wystraszyłaś. Ej, Marysia, grałaś kiedyś jakiś horror? Mary? Grałaś kiedyś w jakiś horror? To ci nie radzę grać. Co? Słyszę. Ale jak to, kiedy? Pójdźmy na 21.30, to ja skończę live'a i pojedziemy. Tak. No, a ty chcesz tu iść? No, chciałam jak najszybciej, bo już powinienem jeszcze wieczorem zdążyć zrobić moje rzeczy. Dobra, to ty idź tu, a ja pojadę na... Ale w sumie to może bym poszedł z tobą. To no dobra, to... Dobra, słuchajcie, to nie będziemy już nic grali, bo ja jeszcze dzisiaj nie byłem w kościele, a muszę iść do kościoła. I bym sobie poszedł do tego kościoła teraz, bo mogę iść teraz, albo na 21.30. Wolałbym teraz. Marysia się już tu zbiera, więc będę leciał do kościoła. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za live'a. Dziękuję wam za to, że było dzisiaj 3 subskrybenty byli. Były 3 suby i 306 followersów. Pamiętajcie, że jutro o godzinie 18.00. Jutro o godzinie 18.00. Cześć, krowo. Jutro o godzinie 18.00 też jest live. Pewnie jutro będzie upał, więc zaczniemy też o godzinie 18. Proszę was bardzo, kochani, żebyście jutro byli na live o godzinie 18. Jutro też sobie pogadamy jakąś historię, pogramy w Outlasta, pogramy w różne inne gry. Bardzo wam dziękuję. I jeszcze raz, kochani,
Naprawdę dziękuję, że tak sobie dzisiaj fajnie pogadaliśmy. Mam nadzieję, że live wam się podobał. Te najstraszniejsze momenty mam nagrane, więc wstawię je na mój kanał. Te najstraszniejsze momenty z Outlasta. I powiedzcie, kto jutro będzie. Czy dacie radę jutro być? Kochani, dacie jutro radę być? Będziecie? Fajnie by było, jakby się zbierała taka ekipa jak dzisiaj. Bardzo was o to proszę i zapraszam jutro na live'a. Też zaczniemy pewnie Outlastem. Dobra, kochani, trzymajcie się i naprawdę dzisiaj był świetny live. Najbardziej mi się podobał ze wszystkich. Idę do kościoła, pomodlę się za was.